Uwaga, uwaga, cisza, skupienie. Niniejszym rozpoczynam kolejne posiedzenie, zebranie zarządu kanału sportowego z udziałem zarządu w postaci prezesa kanału sportowego Tomasza Smokowskiego. Dzień dobry, wieczór, dobry wieczór. Mateusza Borka, potężnego bura kanału sportowego. No lepiej bura niż gbura, dobry bura, wieczór. Oczywiście, że tak. Oraz Krzysztofa Stanowskiego. Jak zwykle mnie nic ciekawego nie właśnie, ma. Właśnie, po prostu tylko ja. Zero. Przedstawiającego tak. Stanowisko. Naczelny prowokator kraju. No, tak? Powiem. Tak, cały czas prowokuje. Intrygant. Tak. Prowokator. Myślałem, że nie rozgryzłeś tak. Zwłaszcza na antenie kanału sportowego. Słuchajcie, czytam jak podręcznik. Zanim wyjaśnię, drodzy widzowie, czemu jesteśmy tak ubrani, jak jesteśmy ubrani, chciałem powiedzieć, że partnerem akurat tego zebrania zarządu sportowego, jak już idealnie wprowadził nas Robert Lewandowski przed chwilą, jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, który obchodzi 65-lecie istnienia i dotowania, wspierania mecenatu polskiego sportu i kultury. I będziemy zwłaszcza wspieranie sportu dzisiaj celebrować. Między innymi na naszej antenie szykujemy niespodzianki. Między innymi chcemy wspólnie z wami, widzami, zagrać o nie mniej, nie więcej, tylko 20 milionów. A, jest kumulacja. Jutro jest kumulacja, tak. I mamy tutaj cały taki ale jeden plan. Błąd się już wtargnął w twoje expose. O rany, czyli? Tak, rozmawiałem na zapleczu, to już jest stały partner zebrań zarządu. No widzisz. No więc mamy dużo do ogłoszenia. Będziemy ogłaszać wiele interesujących dla fanów i właśnie współwydawców, bo tak was traktujemy, drodzy widzowie, kanału sportowego. Przedstawimy też, jakby to powiedzieć, kolejnego członka kanału stałego naszego zespołu, rozszerzającego się cały czas. Na razie nie zdradzamy, ale przyjdzie tu, zasiądzie z nami. Chcesz powiedzieć, że oddałeś 15% swoich udziałów? Nie, aż nie wchodzi do zarządu kanału sportowego, tylko do kanału sportowego. Ale przede wszystkim zdradźmy naszym widzom, co się dzieje, w co my jesteśmy znaczy, wiesz, ubrani. Ja chciałem na sam początek pokazać to, że będzie też dzisiaj coś dla tych, co lubią ostry seks. Nie, to jest coś nieprawdopodobnego. Naprawdę, to jest, Krzysiu, ja wiem, że to wygląda jak wygląda, ale to jest, Tomeczku, my zdradzimy od razu? Nie, możemy powiedzieć, co to jest, jeśli chcesz. Tak wyglądały. To jest prezent od jednego z fanów kanału sportowego. Człowiek odwzorował, jak wyglądały pierwsze rękawice antyczne, starożytna Grecja. To są rękawice do boksu. Jeśli chodzi o starożytny Rzym, to później dokładano do tych skór, pamiętasz, albo ostre kamyki, albo szkło. No to zakładasz tu to na piąski i obwiązujesz tutaj przed ramię. To było ciut bezpieczniejsze niż gronda tylko, bo tam są kompletnie gołe pięści, a to są niby rękawice. Słuchaj, podesłał nam to chłopak. Zajrzyjcie sobie na jego Instagram. Kibic kanału sportowego. Ma na imię Paweł, na nazwisko Worobiej. I on, jego wielką... Ten słynny... Ma mnóstwo starych rękawic, takich, wiesz, naprawdę. Jedne chyba z Igrzysk Olimpijskich z 1936 roku i on je zbiera. A to są oczywiście jakieś... No to nie jest oryginał, nie, siłą no, rzeczy. To jest kopia, ale fenomenalnie to chłopak. Ale patrz, w rameczce bardzo ładnie będzie wyglądało gdzieś tutaj na tak. ścianie. Ale jedna coś. Rzecz, jako... Ja myślę, że Mateusz to do domu weź. Nie. Chcę wykorzystać lata studiów humanistycznych. Ja studiowałem filologię klasyczną. Wyobraźcie sobie, wiecie, że walki bokserskie w tamtych... Ale nie po to, żeby się bić. Walki bokserskie w tamtych antycznych czasach potrafiły trwać na przykład 24 godziny. A rywale właśnie obwiązywali ręce i mieli zwyczaj, że się wkładało pięści do beczki z miodem i potem do jakiejś tam misy ze żwirem, z kamieniami i właśnie tak się wychodziło. A to tylko tak tytułem wstępu i ciekawostki. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo dziękujemy, Paweł. Piękna rzecz. Nie rozstaniemy się. To jest, zostaje w kanale sportowym. Tak. Natomiast mamy właśnie, zanim o naszych strojach, to może powiedzmy, że tradycyjnie podczas zebrania zarządu kanału sportowego promujemy zbiórki. To jest live charytatywny. Tradycyjnie już po raz drugi umieszczamy skarbonki na Się Pomaga
www.sportowcy.pl i zachęcamy was do wpłat, a najhojniejszych, tak jak ostatnio, uhonorujemy cudownymi nagrodami i już czytam. No właśnie, zobaczcie, w pierwszej skarborce zbieramy na rehabilitację dwuletniej Poli Omielańczuk, która choruje na dziecięce porażenie mózgowe. A osoba, która wpłaci największą sumę do naszej skarbonki, otrzyma koszulkę meczową Bayernu Monachium z autografem. Znaczy to jest nawet dedykacja. To jest nawet dedykacja dla mnie, bo widzisz, że tam jest dla Mateusza, ale ja tę koszulkę oddaję. To jest naprawdę skarb. Rękawiczki Jasia Błachowicza, który wyleciał właśnie na walkę z Izraelem Adesanią w obronie pasa mistrzowskiego UFC. Także oryginalne rękawice UFC z autografem Janka Błachowicza. No myślę, że to jest we współczesnym polskim sporcie naprawdę kapitalny zestaw. Te rękawice leżą za Krzyśkiem. Jak pokażecie bliski plan Krzyśka, to one są z tyłu. Nawet je. To właśnie Mateusz po nie poszedł, a koszulka wisi tu. Trzeba zaznaczyć, że tak, nagrody dostaną ci, którzy wpłacą najwięcej, natomiast nie musi być to jednorazowa wpłata. Sumujemy. Jest metoda sumująca. Sumujemy to, tylko że no, trzeba się jakoś tam podpisywać w jeden sposób, żeby to nie wymyślać sobie co chwilę innego niku. Ciężko będzie zidentyfikować. Natomiast zachęcamy do wpłat po prostu. No nie trzeba koniecznie wygrać nagrody. Wpłaty po 10 zł, po 5 zł też ratują często czyjeś życie. Ja wiesz, że tak tytułem jakby wstępu do akurat tej skarbonki to dwa słowa o Danielu, bo Daniel jest wojownikiem z krwi i kości. Tata Poli. Muszę powiedzieć, że on nie jest człowiekiem, który prosi, on nie jest człowiekiem, który, no powiedziałbym, nalega, bo też zdaje sobie sprawę, że wielu ludzi ma trudną sytuację i wielu ludzi ma chore dzieci. Natomiast no też jakby z perspektywy kibica i dziennikarza zajmującego się sportami walki, tak sobie pomyślałem, że no jest to jakiś taki hołd i podziękowanie za to zdrowie zostawione w ringu, w klatce przez Daniela przez te wszystkie lata. On wciąż jest czynnym zawodnikiem organizacji ACA. Natomiast no, jeśli możemy dzisiaj troszkę pomóc, to pomagamy i wy też, jeśli możecie pomóc i macie ochotę, to pomóżcie. Zachęcamy was bardzo serdecznie. Ja jeszcze szybko powiem, co w kolejnych skarbonkach. Zobaczcie, skarbonka numer 2. Zbieramy na terapię genową półtorarocznej Niny, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Tutaj dla najhojniejszych donatorów też unikalne. Słuchajcie, koszulka reprezentacji Polski z autografem Sebastiana Szałachowskiego. Od niego też medal za wicemistrzostwo Polski w sezonie 2007-2008. Tam w ramce wisi. O, mamy. To jest cały zestaw, cały pakiet. Także można się złożyć we czterech na przykład. Ktoś chce medal, ktoś chce koszulkę kadry Sebastiana, ktoś chce koszulkę Kuby Błaszczykowskiego z autografem. Także i jeszcze tam jest nagroda za występy w Górniku Łęczna. Trzecia skarbonka, tu zbieramy na dwuletniego Olka Lewandowskiego. Choruje na rdzeniowy zanik mięśni, potrzebuje terapii genowej, która kosztuje, słuchajcie, 9 milionów. Ja nie wiem, rodzice, którzy słyszą taką, że no, jest do uratowania, ale potrzeba 9 milionów. To się wali świat, to jest no, po prostu kwota, więc chcemy tutaj jakoś pomóc i dla osoby, która najwięcej wpłaci na terapię Olka, buty autentyczne, słuchajcie, korki grane. To Kuba Kwiatkowski przyniósł. Kuba Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej podczas Hyde Parku kilka tygodni temu i one, jak tak się dobrze przyjrzycie, to są rzeczywiście buty zdjęte z Fabiana. Zgrane i one mają na sobie naprawdę na tym zdjęciu z lewej strony. Mają parę punktów Premier League. Mają parę punktów. Nie wiem, czy to są, słuchaj, to są reprezentacyjne moim zdaniem. Tak, to też mają parę imiona punktów. Imiona synów tam są. Imiona synów Fabiana. Gdzie są te buty? One też stoją za Krzyśkiem tam na półce. Natomiast mają rzeczywiście trawę. Słuchajcie, analizowałem, chyba 26 razy na zero w reprezentacji Polski zagrał Łukasz Fabiański. Tak. No w ogóle teraz widzicie, koło za Krzyśkiem te buty tam stoją. No, naprawdę. I mają bardzo podobny procent meczów bez straconej bramki Łukasz i Wojtek. Skarbonki się zapełniają. Jest już, już jest ponad 800 zł. No, pięknie. Super. Fantastycznie. Zobaczcie. Zbieramy nie tylko na malutkie dzieci. Zobaczcie, zbieramy również na terapię T-cell dla 51-letniego pana Jana Fiedora, który choruje na nowotwór złośliwy, chłoniak z przerzutami i mamy też unikat, zobaczcie, plastron, tak? Nie wiem, czy tak, nie wiem ja dokładnie, jak to się plastron. Żółty plastron z podpisami naszych fantastycznych
skoczku. Czyli to jest cała reprezentacja, tak, Kubacki, Stoch. Dla wszyscy... kogoś w ogóle, kto kocha sporty zimowe, to też myślę, że bezcenna pamiątka z autografami naszych mistrzów. I mamy piątą też skarbonkę, tu zbieramy na 26. Do pierwszej skarbonki. Co poszło? Duża wpłata, muszę ją namierzyć. Ty jesteś dobry. 3000 zł. Czyli na Lewego i na koszulkę Błachowicza. Ale jeszcze tylko powiem, zbieramy na leczenie 26-letniego Maćka, który choruje. To jest piąta skarbonka, tak? Piąta skarbonka na mukowiscydozę, straszną chorobę, która w dodatku to leczenie jest nierefundowane, więc on jest zależny od życzliwości ludzi. Kto wpłaci największą sumę, dla niego mamy, tu rozumiem od Rafała Kikiewicza. Przysłał nam Rafał Kikiewicz, Artur Wichniarek tę piłkę przywiózł. Szczerze mówiąc, ona początkowo była planowana jako taki efekt i element scenograficzny naszego magazynu bundesligowego Bundestock, no ale myślę, że my się bez piłki obejdziemy i skoncentrujemy się na rozmowie merytorycznej, a piłka niech trafi do kogoś, kto kocha Bundesligę. A jeśli nawet nie merytorycznej, to na rozmowie. Na rozmowie. No wiesz, chciałem się pochwalić, ale powiesz, jak człowiek się sam nie pochwali, to nikt go nie pochwali. A to jest jeszcze raz, żebyście widzieli, że ten plastron, tak, jak rzeczywiście on jest i... Widzę, że pokaż. Są autografy? No. Jesteś w stanie poznać autograf? No. Szukam autografu największego kibica Liverpoolu obok mnie, czyli Kamila Stocha. Wiesz, że jestem z Kamilem umówiony na mój pierwszy raz. Może nie, jest Adam Małysz, widzę, tutaj też. Nie, to jest cała ekipa. Jest cała. I jeszcze tytułem wyjaśnienia. Jest Kamil Stoch, tu moim zdaniem, to jest Kamil Stoch. Zbiórki trwają, one nie kończą się dzisiaj wraz z końcem programu. One będą trwały do 27 lutego, a zwycięzców nagród tych ogłosimy 1 marca w misji futbol. I w ogóle chcę powiedzieć, że widzowie nasi są fantastyczni. Cały czas dosyłają kolejne gadżety na kolejne live'y. Wczoraj na przykład gość Hate Parku, Michał Blicharz, to jest wiceprezydent tej organizacji ISL, która organizuje IEM w Katowicach, Counter-Strike'owiec, przekazał nam koszulkę Barcelony Luisa Suareza z podpisem. Luisa Suareza. Luisa Suareza. Ty, to jest sensacja. Tak, że koszulka Luisa Suareza z autografem Luisa Suareza. Wiesz, zawsze ktoś, wiesz. A będziemy ją licytować? Będziemy ją licytować. Czy wiesz co, w ogóle za rok. Co takiego? Krzysiu weźmie udział. No, ale wiesz co, generalnie sobie pomyślałem, że możemy też tak zrobić, żeby podczas wszystkich hate parków jednak przypominać te listę naszą tych pięciu przedmiotów czy tych pięciu zestawów, bo są fajne pamiątki i warto, żeby się to unikatne. No słuchajcie, jak ja sobie myślę, w poprzedniej Ramirez, pamiętamy, wylicytował, wpłacił gigantyczne pieniądze, tak, 10 tysięcy i buty Roberta Lewandowskiego. Teraz są buty Łukasza Fabiańskiego. No nie jest to coś, co można sobie, prawda, pójść do sklepu i kupić. To są w pierwszej skarbonce już 5,5 tysiąca złotych. Wow. To jest to grubo. W ogóle ostatni raz, trochę też dzięki tym perypetiom, jakie mieliśmy, zawieszenia naszego live'u charytatywnego, zebraliśmy ze 300 tysięcy. Ta historia się pewnie już nie powtórzy, natomiast dziękujemy za każdą Mamy nadzieję, że się nie powtórzy w znaczeniu zawieszenia. Czy dzisiaj nas nie wyłączą? No, nie wiem, mówię, że się nie powtórzy. Że mi zaraz nie zobaczył czarnego ekranu tutaj. Nie. Panowie, bez czarnowictwa. No. Żyjmy energią pozytywną piątkowego wieczoru. Szlachetnych, dużych serc, nie koncentrujmy się na małych historiach. Po pierwsze też chcę ogłosić, że my też wykonamy... To już po trzecie, dzisiaj, już po pierwsze. No mam mnóstwo ogłoszeń. On ma 6 razy czy widzowie mogą do nas dzwonić? Jeżeli ktoś akurat się dodzwonił, to szybko możemy wpuścić, bo za chwileczkę my sami chcemy gdzieś zadzwonić. Zadzwonić, natomiast zanim ktoś się dodzwoni, może kto z was wyjaśni, co my tu na sobie mamy. Prezesie? No dobrze, no to ja od razu powiem. To, co widzicie w tej chwili na chłopakach, wszystkich. I to, co widzicie przed nami, te kubki, między innymi, różne kubki, to jest, na rok w razie testowa partia gadżetów kanału sportowego. Które to gadżety, koszulki, bluzy, kubeczki znajdą się już wkrótce. W połowie marca, żeby nie było, w połowie marca będą dostępne na naszej stronie sklepiku, gdzie na razie są książki, które idą jak rzeczywiście jak świeże bułeczki. Książki Kowala, Andrzeja Iwana i Szamo. Natomiast te wszystkie bluzy, i teraz zobaczcie, Krzysiek, weź tu się tutaj, przespaceruj się tutaj. Jak chcesz się zaprezentować? Masz nawet spodnie, masz gacie, które, bo ty jako jedyny masz gacie. To jest bluza, którą my wyprodukowaliśmy. Natomiast to jest... Odwróć się z drugiej strony, pokaż, jak to robią modelki na wybiegu. Z tyłu ma numer
ten numer pójdzie troszeczkę w dół, bo jest minimalnie za wysoko. Okay. Żeby nie tak kaptur, żeby nie zasłaniać. Ale weź się przejdź jak modelka. No o tak. No. Ale mógłbyś wypiąć usta bardziej. A one idą... Ile masz followersów? I spodnie masz na sobie bardzo ładne też, bo to są też spodnie kanału muszę sportowego. Poważnie. Tak. Ale tylko przyjechały na niego, rozumiesz? Dyskretny napis kanał sportowy. I taki ma być. Nie widać. Bo na przykład spójrzcie. Dobra, chodź już. Czekaj, Krystyna, ile ci płacą za posta? No. Bardzo ładnie. Diego. I planujemy na przykład takie serie wydawać, bo tu mamy koszulkę, bluzę Diego, ale wyobrażam sobie, że zrobimy bluzę, nie wiem, Zlatan. Zibi. Lewy. Zibi top. Muszę wam powiedzieć, że jakość tych ciuchów to jest naprawdę top. I na przykład, spójrzcie, ja mam taką bluzę, ona wygląda bardzo niepozornie. To, co tutaj widać, a raczej nie widać, może kamera dojedzie któraś, może Krzysiu da radę dojechać. Tutaj są wymienione wszystkie nasze programy, które do tej pory sobie wymyśliliśmy na antenie kanału sportowego, czyli zaczyna się, jeśli tutaj dobrze widzę, od Hate Parku. Hate Park dalej jest, czekaj. Ja nie widzę. No widzisz, jest słabo, bo ja pod drugim. Hate Park, Misja Futbol, stanowisko, nocne zebrania zarządu i tak dalej, i tak dalej. Ale Krzysiu, weź jeszcze dojedź proszę kamerą, bo to ładnie wygląda. Ponieważ bardzo wiele tych naszych gadżetów, których my nie prezentujemy ich tutaj wszystkich, mają takie śliczne przyszywki, kanał sportowy, właśnie delikatnie, takie nie za bardzo rzucające się w oczy, takie sympatyczne. Mamy pierwszego widza, jak może od razu witaj, cześć i może zrecenzujesz. Czy to dobry pomysł był, czy byś którąś z tych rzeczy? Witam, dzień dobry. Cześć. No chyba poznaję Filipa. Chyba też. Czy to Filip Skudna? Tak. Myślałem, że Zenek Martyniuk. Filip, to jest niemożliwe. Znowu powiedzą, że to my do ciebie zadzwoniliśmy. No nie, bo ja dopiero do domu przyjechałem i połączyłem. Gdzie byłeś? Właśnie. Byłem na zakupach. To jest dobry. Filip, słychać cię, mów coś. A będziesz zakupy u nas robił, czy nie? No, planuję kupić książki pańskie. No, bardzo się cieszę. Filip, słuchaj, czy oglądałeś mecz Stali Mielec z Krakowią? Bo widzę, że 0-0 się skończyło. Bo nie wiem, czy druga... Nie oglądałem, ale mam właśnie... Praktycznie każdemu z panów zadawałem pytania, ale panu Mateuszowi nie zadałem nigdy żadnego. Chciałem parę zadać, takich szybkich. Dawaj. Po pierwsze, chciałem... Czy mógłby pan przypomnieć swój występ w Milionerach? Masz taki epizod? Byłeś milionerem? Żartujesz. Ile wygrałeś? Wiesz co? Nie, ja nie, że byłem w Milionerach. Ja byłem kołem ratunkowym. No tak, tak. Ja, byłem kołem ratunkowym w charytatywnym chyba odcinku, w którym grał Artur Barciś. Aha. Zgadza się, z tego co pamiętam, i chyba jakieś pytanie dotyczyło sportu, prawda? Tak. A jakie? Bo już nie pamiętam. Mundialu, ale nie pamiętam już którego, ale mundialu któregoś chyba. Ale chyba dobrze im podpowiedziałem. Tak, wygrali. Tak, wygrali. I drugie pytanie, czy mógłby pan przybliżyć sylwetkę słynnego hrabiego? Słynnego hrabiego? Tego od obrazów. No hrabia to warszawski lew salonowy, szeroko znana postać i dobrze w świecie nie tylko futbolowym. W jego mieszkaniu na Mokotowie zawsze gościły tuzy polskiego futbolu, trenerzy, byli zawodnicy, eksperci, dziennikarze. Tam prawdopodobnie też się rodziła, tam się tworzyła historia polskiej piłki, rodziły się ciekawe koncepcje niektórych selekcjonerów. No teraz nie ukrywam, że tam też się dobrze jadło i się dużo piło alkoholu. I rzeczywiście handlowano też obrazami, czasami oryginałami, które się okazywały jednak nie oryginałami, tylko kopiami, a czasami koń miał głowę w drugą stronę i mimo, że był sprzedawany nie jako kopia, tylko oryginał tego obrazu. No bo to były czasy przed Googlem, nie można sobie od razu wygooglać obrazu. Ale słuchaj, wiesz co, ja tak dzisiaj tutaj przyszedłem i właśnie wpadłem na taki pomysł, żeby któryś z następnych zarządów odbywał się w plenerze przy ognisku z kiełbaską i albo zaprosimy na przykład kapelę cygańską. Ostatnio czytałem gdzieś w Super Ekspresie, że Don Wasyl ma mało pracy, więc myślę, żebyśmy do Don Wasyla może wzięli Gianniego i trochę tych cyganów, żeby nam pograli. Albo możemy górali gdzieś zatrudnić do... Widzieliście, żeby zrobić pani na Podlasiu. No, tak. Wiesz co, no mamy już parę propozycji, uwierz mi, ja ci o nie o każdej mówię. Natomiast chodzi mi o to, że
Ten zawód dla mnie przynajmniej miał sens, kiedy mogłeś uprawiać zawód reporter, pojechać, porozmawiać z ludźmi, spotkać się nieformalnie, przeżyć trochę fajnego czasu, napić się wódeczki, zjeść coś dobrego, wrócić za 4 dni, zmęczony może fizycznie, natomiast z kompletnie zresetowaną głową i takie spotkania u hrabiego, no to też miały swój klimat. Co ty się do mnie nie było odwagi z odważnikiem. O, to jest właśnie kubeczek. Bo te kubki też są. Ja już nie wiem, która jest nasza kamera. Ta czy ta? Nie wiem. Ta. Ta. Wszystkie są nasze. O, proszę bardzo. To jest taki kubeczek. Zobaczcie. Nie myl odwagi z odważnikiem. A koszulkę masz lepszą jeszcze. Koszulkę mam. No ja tutaj się ubrałem dzisiaj. Musisz wstać. Dzisiaj się tak ubrałem. O, widać? Poczekaj, dojedzie Krzysiu, tylko się nie ruszaj się już. O, no w zasadzie nic nie musisz mówić. Wyjebane mam na frajerskie gadki. Mental, musimy mieć silny mental. Właśnie, jeśli dałbym coś z mentalem. No, tak. Ale a propos... Ja mam pod spodem jeszcze ładną koszulkę, zobacz. Widzieliśmy, że ktoś tatuaż taki sobie zrobił na karku. Nie wiem, nie, z tym nie wiem, czy to nie wiem, czy to prawdziwy tatuaż, bo rzeczywiście ktoś rzucił do sieci, tylko mam nadzieję, że to tylko taki zrobił, wiesz, chwilówka tak zwana. Filipie, tobie dziękuję bardzo, bo chcemy dać szansę też kolejnym widzom. Pippo, pozdrawiamy cię serdecznie. Widziałem tu stan, że wpadają jakieś grube sumy, co? Gdzieś już jest 10 tysięcy. Sumy. Jest w pierwszym ponad 10 tysięcy, w drugiej zbiórce 1500, w trzeciej 1500, w czwartej 1400 i w piątej 1300. Więc łącznie mamy coś. Zbliżamy się do 20 tysięcy złotych uzbieranych w paręnaście minut tak naprawdę. Szubidan Studio Tańca nas pyta, które to zebranie zarządu? Nie wiem. Z piątek? Jak liczyć? Pierwsze bez barszczyku. Ale wiecie, że za... Ale kubki są z barszczykiem. Pokaż, Michał, bo mam jest kubek sportowy barszczyk. Michał, budzimy się. Co? Pokaż ten kubek. Który? Ten. Ale to kamery sprzedaży. To nie jest nasz. A, ten nie jest sprzedaży. Ten sobie możemy zrobić, jak będziemy chcieli. Jeżeli ten nie idzie do sprzedaży. Słuchajcie, pokażcie te swoje kubki, co jest. Kubki są bardzo sympatyczne. To są nasze logotypy. To jest kapitalny kubek, tylko właśnie on... Nim jest niespodzianka, która wystąpi ktoś w drugiej... Czekaj, bo realizator już tutaj nie wie, nie wiem, po kolei. Z kubeczkami. Te kubeczki też będą dostępne. To jest Michała. Ja z całą naszą czwórką. Przypominam wam od połowy marca... Z solarki jesteśmy troszeczkę. Trzeba będzie w kolejnych edycjach nas trochę wybielić. Nie? Wyciągnąć z tego solarium. Tak, dobra. Ja mam z całą naszą, jak to się mówi ładnie, identyfikacją graficzną. Całego naszego kanału sportowego, ten mój kubeczek, o, jak widzicie, kanał sportowy, bardzo sympatyczny. Bardzo sympatyczny. Dlaczego ty masz włączony cały czas telefon? To jest problem, bo ja kupiłem nowy telefon i go wyciszyłem. Nie umiesz wyłączyć. Ale jakichś dźwięków jeszcze. To jak ten. Ja wyniosę ten telefon. Pokaż swój, twój kubek jest taki sam jak Michała, tak? To jest ten sam kubek? Tak, ten sam kubek. No dobrze, mamy kolejnego widza. Kto się do nas dodzwonił? Halo, halo? Cześć, siemanko, Igor z Wrocławia. Cześć. W ogóle kanału sportowego, a w szczególności wszystkich hate parków. Na początku pozdrowienia dla Bigiego i Rydla, bo w trójkę z ekipy jesteśmy wielkimi fanami kanału sportowego. I tutaj panowie, wielki szacunek za inicjatywę, bo super są te live'y charytatywne, też już płaciłem swoją cegiełkę. Dzięki. I panowie, chciałbym jakoś może zagiąć Stana, może więcej widzów przyjdzie i też coś wpłaci. Stano, słuchaj, w Hate Parku z Najmanem powiedziałeś, że nie będziesz udawał kogoś, kim nie jesteś i nie będziesz uderzał w tam bodajże worek z ziemniakami, czy coś tam, nie wiem, co to było, czy tam... I jak to się ma do tego, że w Hate Parku szachowym, gdzie byli szachowi arcymistrze, no to jednak grałeś w te szachy? No bo ja czasami gram w szachy. No. Słuchaj, ja generalnie... Robię to na samą ochotę i jeśli Marcin Najman przyszedł do programu z założeniem, że wprawdzie nie będzie mi bił, ale zmusi mnie do jakiegoś treningu i taki sobie wymyślił sposób na ośmieszenie mnie, co widziałem już przed programem, no to znam, że nie będę grał w jego grę, bo nie mam na to ochoty. Natomiast jeśli przychodzi sympatyczny człowiek typu Jan Krzysztof Duda i proponuje grę w szachy, no to oczywiście mam na to ochotę i generalnie polecam ci w życiu robić to samo, robić to, na co masz ochotę, po prostu. Wiadomo, gdzieś tam, ale szachistą chyba byś się nie nazwał, prawda? Nie, szachistą bym się nie nazwał, natomiast nazwałbym się kimś, kto umie grać w szachy. No, w sensie umie, że no, nie no, myli... No, no. Umiesz tylko przesuwać biergi. Gońca... Znaczy, znasz zasady. Tak, tak. W szachy to umie grać Kasparów, pomówmy się.
To dziękuję. I jeszcze jedno pytanie do Smoka, jeśli mogę. Proszę, Smoku, oczywiście. Tak, tak. Smoku, co z tym taco? Bo miało być taco, mieliście się dogadać. Nie, taco nigdy nie powiedział, że przyjdzie do Hyde Parku. Nie, nie, taco powiedział, że to jest dla niego, on się nie czuje dobrze w tej formule i tak by to by jakoś było... To zostało źle zrozumiane. Taco natomiast powiedział mi, że jak kiedyś ruszę z serią mój pierwszy raz ekstra, gdzie nie będzie tylko sportowców, to on wtedy bardzo chętnie przyjdzie do takiego programu, porozmawiać ze mną o sprawach, no to zrób o Wiśle, o Przemyśle. Słucham? No to zrób tą serię. No to, no wie, ale wiesz co? A on jeszcze ma 14 600 sportowców, których na razie chce przepytać. Bardzo dziękujemy za te pytania. Chcę powiedzieć, że Mati, masz tu miś od miśków. Mateusz, pozdrowienia od ekipy z Dębicy. Dębica. Tytus Tyralik. Pieniądze zostały wpłacone. Proszę pozdrowić całą ekipę Nuevo Palace. Miłego dnia, panowie. Dzięki. Pol śpi, Legard gdzie śpię? Co jest? Spokojnie, daje się Tomek, wygadać. Tomek, ten najnowszy odcinek, mój pierwszy raz, najmocniejszy ze wszystkich, czy nie? Wiesz co, tak, jutro jest nowy odcinek mojego pierwszego razu. To jest odcinek z Andrzejem Iwanem. Mamy już nagrany kolejny odcinek z Mariuszem Czerkawskim, on będzie za 2 tygodnie się pojawi, a jutro odcinek z Andrzejem. Wiesz co, Krzyśku, ci powiem? No on jest oczywiście mocny, no bo Andrzej... Jak wiadomo, jest bardzo szczery i mówi bardzo otwarcie o pewnych rzeczach. Niemniej, ja nie chciałem już trochę, wiesz, powtarzać Hyde Parku, więc też próbowałem wyjść poza pewien schemat, stereotyp. Może oczywiście rozmawiamy tam o rzeczach bardzo poważnych, przekonacie się już jutro, ale mniej więcej tak po 30 minutach Hyde Parku, a Hyde Park jest, mojego pierwszego razu, a jest bardzo długi ten odcinek, bo on trwa prawie 2 godziny. O Jezus. No naprawdę, dosyć, tak nam się dosyć dobrze rozmawiało. No to postanowiłem wyjść na takie trochę może weselsze wody. Inne, no, by nie był taki też no, monotematyczny. Zaczęliśmy od książki. Zaczęliśmy od książki jako takiej. Kto go namówił do... Kto był pomysłodawcą samej książki? Kto był pomysłodawcą samej książki? Nie pamiętam. No, on też nie. Więc już nie musisz oglądać pierwszych 2 minut. Bo... Tak są pamięć. Przemysław Milak pyta, panowie, czy wysyłka do Anglii jest możliwa? Ale... Tak, tak, będziemy, jest, będziemy, tak? Będziemy, tak, tak. Te wysyłki prowadzone zagraniczne będą możliwe, bo to już są wprowadzone. To nie są tanie rzeczy, ale na to nie mamy wpływu. Na to nie mamy wpływu. Na przykład z tego, co wiem, wysyłka do Stanów, to Ciechan, który zajmuje się sklepikiem, by wam dobrze powiedział, to jest, wydaje mi się, ponad 100 zł. Natomiast jest możliwe, wprowadziliśmy taką opcję, bo bardzo dużo osób chciało kupować książki za granicę i jest możliwa wysyłka. Czy w ogóle wydaje mi się, że te koszty wysyłek z czasem mogą dla nas maleć, ponieważ teraz jako jesteśmy nowym podmiotem, to no nie mamy, nie dostajemy takich bonusów na dzień dobry, jak sklepy, które długo istnieją i są jakoś w tej branży osadzone. My dopiero musimy zbudować swoją wiarygodność i pokazać skalę też tego wszystkiego, czym się zajmujemy. Ile jeszcze książki? Ile jeszcze dni? 10 dni? 9? 9. Kobi NN7 pyta, co się musi stać, żeby Tomasz Smokowski poprowadził program o Ligue 1 na antenie kanału sportowego? No, Milik. Tylko Milik nie gra na razie, kiedy spokojnie. On, kurczę, co tam się dzieje? Arek Milik ma... Jutro też nie zagra. Jutro nie jest poza kadrą. Nie, nie, no to ja wam powiem, no Arek Milik ma, mogę powiedzieć, jesteśmy cały czas w kontakcie. Arek wychodzi z urazu naciągniętego mięśnia dwugłowego uda. W tym tygodniu delikatnie znowu poczuł kłucie. Uznali razem z lekarzem Olimpiku Marsylia, że lepiej wejść jednak tydzień później niż jeden dzień za wcześnie, żeby kontuzja się nie odnowiła. Za tydzień gra na pewno. Jutro grają mecz ze Fsenont. Oba kluby w poważnym kryzysie, bardzo poważnym kryzysie. No Arka zabraknie. No, ale już się wydawało po tych giereczkach na te małe bramki. Że jest, tak, że jest w kasie. Okay. No i wiesz, no i to się zdarzyło jakby w tym tygodniu, tygodniu treningowym. Muszę przerwać, gdyż mamy połączenie na Skype'ie zobaczcie z kim, panem prezesem Totalizatora Sportowego. Witamy. Olgierd Cieślik jest naszym gościem. Witamy serdecznie. Mówiliśmy już o tym na wstępie programu, że Totalizator Sportowy świętuje 65-lecie istnienia, a więc i 65-lecie mecenatu wspierania polskiego sportu i polskiej kultury. Tak sobie pomyślałem, czy wiadomo, jest panu prezesowi znana liczba wygranej, ile w sumie ludzie przez te 65 lat wygrali i jaką kwotą Totalizator wsparł polski sport? Czy ktoś to kiedyś spróbował policzyć?
No to ciekawe pytanie. Ktoś, no, ile wygrali? Pewnie nie. A najwyższa wygrana chociaż? Najwyższa wygrana to była 56 milionów złotych. Jeśli mówimy o grach lotto, oczywiście mieliśmy tak. też potężną wygraną w grze Eurojackpot i to było 190 milionów złotych. Wtedy w Polsce jeden gracz wygrał, już dwie główne wygrane w Eurojackpocie. Także te potężne kwoty znamy. Gdzie oni mieszkają? My chcielibyśmy ich doprosić do zarządu. Myślę, że mam nadzieję, że mało kto wie. Ja myślę, że wiele osób by się zainteresowało, ale co ciekawe, myślę, że to jest bardzo ciekawe, czyli że produkujemy w pewien sposób rok rocznie prawie 100 milionerów w Polsce, czyli to nie są wszystkie wygrane w naszych grach, ale te ponad miliona złotych, więc około 100 osób rocznie takie kwoty wygrywa, a więc myślę, że no to jest spora i tak wartość. A jeśli chodzi o sam sport i wsparcie, ile pieniędzy z tego, no to ja myślę, że jest to na tyle policzone. 1994 roku na pewno to jest 15 miliardów złotych. Panie prezesie, chciałem zapytać, w ile czasu was dojrzewała ta myśl, żeby związać się z Robertem Lewandowskim i czy trudne były te negocjacje? Negocjacje świetne, przyjemne, jak to bywa z takim poziomem ambasadora rozmowy oczywiście. A tak naprawdę, czy trwało to długo? No czekaliśmy na tą okazję. No tą okazją oczywiście jest jubileusz. Myślę, że jeśli chodzi o jubileusz totalizatora sportowego, podsumowanie tych 65 lat grania dla sportu i kultury w Polsce, no nie mogliśmy sobie wyobrazić znaleźć lepszego ambasadora niż Robert Lewandowski. Najlepszy piłkarz w tym roku, no więc no, usiedliśmy do stołu i poszło już bardzo łatwo. Czy pan może, potwierdzić, że to nie są tanie sprawy? Przepraszam, ale jakiś problem z łączem. Chciałem zapytać, czy to pan może potwierdzić, że to nie są tanie sprawy? Z łączem problem. Ale z tych 15 miliardów, czy może pan opowiedzieć, na co one poszły, jeśli chodzi o wsparcie polskiego sportu, czy indywidualnie na zawodników, czy wiem też, że imprezy różne sportowe, no i inwestycje takie w infrastrukturę, tak? No to głównie te ogromne środki od trzech lat rekordowe, to jest rocznie około 830 milionów, to jest na polski sport. To jest przede wszystkim na rozwój infrastruktury sportowej w Polsce, czyli remonty, modernizacja, nawet budowa tysięcy obiektów sportowych w Polsce, sal gimnastycznych, pływalni, stadionów, boisk. Z tego są realizowane potężne programy, chociażby, czy może nie potężne, ale na pewno te inwestycyjne są potężne, ale również programy takie, które dotyczą rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. I to jest bardzo ważne, dlatego że te pieniądze, które są angażowane, zbierane dzięki totalizatorowi sportowemu na sport w Polsce, są przeznaczane również na infrastrukturę, z którą może korzystać każdy. Nieraz na infrastrukturę, z której korzystają dzieci, młodzież i tam rodzą się te wielkie chwile, czyli tak naprawdę tam zaczynają swoje kariery, rozpoczynają młodzi sportowcy. A z takich, myślę, znaczących projektów to chociażby druga edycja już teraz projektu związanego z budową tych boisk piłkarskich, a więc tego elementu, który był niezbędny i taką luką jednak w tym procesie szkoleniowym, o którym nieraz też z panami rozmawialiśmy. A więc kolejna edycja i mam nadzieję, że coraz więcej też tych boisk będzie powstawało. Prezesie, bo tutaj bardzo miło się rozmawia, natomiast na czacie ludzie dopytują się o numery na jutro. Bo jutro jest kumulacja, jak wiemy. Pan gra? Jutro? Jest, 20 milionów. Tak? Ja bym proponował SMS-ikiem do nas, żeby nie rozbiło to się na zbyt wiele osób. Właśnie, główną nagrodę. Widzę. Jest 20 milionów jutro. Ja mogę podpowiedzieć na pewno, że trzeba 6,49. O, super. A czy jest jakaś strategia grania? Czy jest jakaś strategia dobra gry? Pan ma jakiś pomysł? To ja myślę, że jak w sporcie można mieć strategię, taktykę, a i tak jest potrzebne szczęście. Ale myślę, że w graniu film Sztos, dobrze, jest kto gra grubo, wygrać musi. O, myślę, że to też dotyczy na pewno lotto. I przypomina mi się list od jednego z graczy, który dostałem, gdzie pięknie opisywał swoją przygodę z wszystkimi grami lotto, jeszcze wcześniej z totolotkiem, z dużym lotkiem.
opisując również przygodę i tak naprawdę całą historię grania swojego dziadka. I taką myśl, którą w tym liście napisał, bardzo wartościową, czyli napisał, że dziadek mu mówił, że graj cierpliwie, nagroda przyjdzie sama. Ja myślę, że to jest, jeśli chodzi o taktykę i strategię do grania, a tak naprawdę no, potrzebna jednak jest przynajmniej troszeczkę szczęścia. My tu mamy blankiety, to my będziemy, ja będę czytał, a pan będzie mrugał okiem. Jak będzie tak, ja muszę powiedzieć, że 49% mój świat się zawalił, bo ja po raz pierwszy na żywo te oryginalne kulki wziąłem do ręki. Ja jestem zszokowany po prostu, bo ja myślałem, że one są duże. One wypadły z brzucha maszyny losującej. Nie wiem, czy możemy tutaj jakieś zbliżenie. Ja myślałem, że to jest wielkość piłki do tenisa, bo taka perspektywa jest pokazana w telewizji. A to jest to takie... Jak do ping-ponga w zasadzie. Trzymaj miejsce. Może one są do ping-ponga. Nie. Panie prezesie, pan gra sam? Tak, oczywiście. Wspieram sport i kulturę. Rozumiem. Swoją drogą, więcej na sport czy na kulturę? Czy to jest wybalansowane? Oj, zdecydowanie na sport. To jest taki podział tych dopłat, które są realizowane z naszych przychodów. To jest 75% jest na sport, 20% na kulturę. Jeszcze chciałem zapytać, czy pan zauważył w tych światowych trendach, jeśli mówimy o inwestycjach i sponsoringu wielkich firm i o partnerstwie biznesowym, że jednak ta najnowsza tendencja, nie wiem, czy ona już jest znana w Polsce, jakby koncentruje się na tym, że z tych mediów tradycyjnych, z telewizji przerzuca się te budżety na kanały YouTube'owe, szczególnie sportowe. Zauważył pan to? Jeszcze nie, ale mamy świetny dział analityczny. Dojdzie to do nas. Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy kolejnych 65 lat wspierania mecenatu. Dziękujemy bardzo. I dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego. Dużo szczęścia oczywiście. No, wiadomo. Bo jeszcze było takie powiedzenie, żeby wygrać, trzeba grać. W ogóle te kulki, które tu pokazują. A też tak właśnie, ja na przykład tak mam, bo ja czasami grywam, jak jest duża kumulacja i jak ten kupon już wyślę, to do losowania ja ciągle w głowie wydaję te pieniądze i analizuję na przykład, czy 13 mieszkań i na przykład jakieś tam 8 działek będzie lepszym rozwiązaniem, czy może 15 działek i 5 mieszkań, a może jakoś... I wtedy się... Ale ja to naprawdę analizuję. To nie jest groźne. Bo mężczyźni właśnie w ten sposób myślą. A kobiety idą, kupują już na poczet wygranej. Tak, to jest. Jutro 21:50, losowanie. Tak, chcę powiedzieć, że tak. Wiesz, kuleczki jeszcze ważną rolę w tym programie kuleczki są już u nas. Odegrają. To jest raz. Dwa. Nasi widzowie, po pierwsze, Michał Staciwa pisze, że wie i może nam powiedzieć, gdzie mieszka jeden, który wygrał Eurojacka, także na primi. Natomiast Bunt pyta, gdybyście jutro trafili, jutro trafili kumulację, na prawa, do czego byśmy je przeznaczyli? Na kanał sportowy. Ligę. No, to dobre. Jakie prawa byśmy kupili? No posłuchaj, są prawa. Są za sekundę na rynku do wzięcia prawa do Ligi Mistrzów. Nie wiem, czy by nas dopuścili jeszcze do przetargu, bo już zostały złożone. Masz jakieś informacje? No, Polsat, TVP, Kanał Plus na pewno, ale są też stacje, które są dzisiaj jeszcze nieznane. Te główne pakiety to jednak nie dotyczą TVP, bo TVP jednak pamiętajmy, że nie ma dzisiaj możliwości dystrybucji tego kontentu, którego wymaga UEFA. Natomiast na pewno cyfrowy Polsat, na pewno Kanał Plus, na pewno NENT, nowy gracz, który kupił Bundesligę i z tego, co słyszę, również do gry włączyło się Discovery. Czyli Eurosport. Duża cała grupa. A powiedz mi, czy te prawa obejmują również już ten sezon Ligi Mistrzów, o którym opowiadaliśmy w ostatniej emisji Futbol, gdzie zostanie prawdopodobnie zmieniony format Ligi Mistrzów? Te prawa obejmują od sezonu 2021-2022, bo już od tej jesieni. 2022-2023 i 2023-2024. A to ma wejść 2024, no, czyli następny jeszcze przetarg. Czyli to jest na najbliższe 3 lata. Mm-hmm. Ale chyba mogę zdradzić taką naszą, Tomek, tajemnicę, że spotkaliśmy się z prezesem Ekstraklasy S.A., żeby sondować możliwość zakupu praw internetowych do polskiej Ekstraklasy i ile by to kosztowało. Mm-hmm. Tu akurat pewnie by starczyło. Na razie nie jest to...
Nie pamiętam, jak to się skończyło. Znaczy, skończyło się to tak, że nastała pandemia, i jakby inne rzeczy zaczęły zajmować chyba nas wszystkich, włącznie z Ekstraklasą SAE. Ale ja bym nie był zszokowany, gdyby kiedyś kanał sportowy sięgnął po coś takiego. Nie, ja również nie. No oczywiście będzie to obłożone pewnego rodzaju, jakieś muszą być obwarowania. Pewnie trzeba to będzie schować za jakimś geoblokadą, to na pewno, no bo tak jak ze wszystkimi prawami pokazywanymi na antenie, na antenie, po prostu w internecie i tyle, ale jest to do zrobienia, oczywiście. Zobaczcie, widzowie dopytują, Karol Kołtowski. Michał, czy możesz się wypowiedzieć razem z Mateuszem? No, na temat tutaj zaśpiewać długo, waszych długo relacji. No. W internecie krążą plotki, że macie z sobą napinku. Pierwsze słyszę, nie widziałem takich plotek. No to myślicie, że dlaczego ja siedzę pomiędzy nimi? No? Nie, żeby nas tutaj... Właśnie, na ostatnim live'ie siedziałeś bliżej mnie. Ale te plotki mnie śmieszą, bo widziałem ostatnio, że ktoś zrobił taki zestaw. Nie wiem, czy widziałeś, bo to chyba było na Twitterze. Zgody i kosy Stana, z kim masz, tam tak ktoś update'uje. Zgody, kosy, ale rozśmieszyło mnie. Ja widziałem tam tylko mapę polskiego boksu, zgody i kosy. Tak. I było przyszłe kosy i tam Mateusz Borek, Michał Pol, Tomasz Sławas, nieźle życzą, tak, tutaj nam na razie nic takiego nie ma. Czy ten tak fikuśnie zakręcony kosmyk z przodu, to on tak ma być? Czy tak gdzieś tam Gabi, to tak, a ty myślisz, że coś przypadkowo tam jest? Właśnie, to jest to, o co się kłócimy z Michałem, o ten kosmyk. Słuchaj, nie masz takiego aż tak fantazyjnej fryzury, to prawda. I mamy widza kolejnego, więc oddajemy mu głos. Prosimy bardzo. No halo, witam. Cześć, witamy. Tomek z tej strony, z Chełma. Cześć Tomek, z Chełma. Pytanko do Stana. No, dawaj. Stano, czy może dostanę od was jedną koszulkę waszego kanału sportowego w zamian za tą moją niedoszłą koszulkę Arsenalu przed 2 miesięcy? A co się stało z twoją koszulką Arsenalu? No zadzwoniłem też do was, to był ten live charytatywny, jakiś noworoczny chyba. A nie wygrałeś jej, bo zła odpowiedź była, tak? Była zła odpowiedź i w ogóle nie mieliście koszulki Arsenalu, a później każdy, kto się zadzwonił, pytaliście, komu kibicujecie, to mówiliście, że Arsenalowi. No, ale poczekaj, to w ramach tego, że nie wygrałeś, bo nie znałeś odpowiedzi, ja ci mam wysłać koszulkę. Czy to bez sensu? Nie, w ramach tego, że nie mieliście koszulki Arsenalu. Ale dostałeś jakąś inną? Tak. A, dostałeś. To ty musisz ją nam odesłać najpierw. I teraz chcesz drugą. Ja wam odeślę Barcelony. Barcelony, patrz, nie chcę koszulki Barcelony. Słuchaj, ja bym się obraził stan na twoim ja po meczu z PSG też bym nie chciał. Możemy zrobić wymianę. Ty wyślesz mi koszulkę Barcelony, a ja tobie kanału sportowego. Z wielką chęcią. To zostań na linii, to zaraz cię chłopaki przejmą, tak. Dobrze? Nie, a propos dostanę jeszcze, a propos spalonego, Rosso Lak pyta, Stano, czy Olaf Lubeszynko doczyta ostatni dopisany rozdział? Ja jakby nie jestem właścicielem audiobooka, bo on, Audioteka chyba nagrała audiobooka spalonego. Audioteka zapłaciła Olafowi Lubaszence, oni są właścicielem do tej wersji tego słuchowiska. Ja jakby formalnie z nią nie mam nic wspólnego, więc nie mogę po prostu wziąć tego, co już zostało nagrane wcześniej przez Olafa i poprosić go, żeby dograł ostatni rozdział, bo nie, po prostu mamy dobre nie. relacje z Olafem. Mógłby gdzieś na przykład u nas przyjść i odczytać ostatni rozdział. To ja już mogę powiedzieć? Może. No, jesteś prezesem, możesz wszystko. W tym kanale możesz wszystkim. Ja bym chciał powiedzieć, krzesło, to denerwuje. Strasznie, musisz powiedzieć to ze względu na wagę, wiesz? O ty. Otóż Olaf Lubaszenko, już mówiliśmy o tym w ostatnim zebraniu zarządu kilka ładnych tygodni temu, kiedy przyszło nam do głowy, by Olaf mógł coś u nas robić, i chcę ogłosić niniejszym, że Olaf będzie u nas robił. Nawet dzisiaj rozmawialiśmy o czytaniu, wyobraź sobie, tego właśnie audiobooka, książki Andrzeja Iwana, książki spalonego, ale nie o tym. Olaf Lubaszenko, w ciągu kilku najbliższych tygodni nagramy sobie taką zerówkę programu, który się będzie nazywał, uwaga, Ekstradykcja. Ekstradykcja. Olaf ma zamiar, jako że troszeczkę chcemy się otworzyć na trochę szerzej, poza sport, również na kulturę wyższą, Olaf będzie rozmawiał z ludźmi niekoniecznie sportu, może nawet niekoniecznie o sporcie, ale też zobaczymy. To są Olafa pomysły, Olafa idea, udostępnimy mu, że tak powiem, nasze, co my mu udostępnimy? No nie łamy, bo łamy to gazety, nasze studio mu udostępnimy. Ale mamy jeszcze kogoś, kogo chcemy przedstawić, w tym momencie? No nie wiem. Myślisz, że nie? Chcesz coś zrobić innego? Nie, może. No, ty jesteś prezesem. Ja chciałem. Nie, ty jesteś prowadzącym.
Jeszcze chwila, mam sygnał z reżyserki. No to ja to skarbonek chciałem zajrzeć. To podobno jesteś szefem tego burdelu. Pierwsza skarbonka blisko 15 tysięcy złotych. Super. Druga skarbonka 2700, trzecia 3,5, czwarta 2700, piąta 2600. Czyli ta koszulka lewego jednak dla Poli. Ale to też chyba jest tak i chyba zawsze tak będzie, że skarbonka numer jeden zgarnia najwięcej, bo po prostu ludzie też nie licytują jakieś nagrody, tylko chcą wpłacić, chcą wziąć udział. Słuchajcie, dobre pytanie zadaje Karol Pyk. Z biegiem czasu, drodzy panowie, w waszej karierze dziennikarskiej, ja lubię jak Mati mówi, że karierę to miał kto? Boniek. A mamy przygodę. Właśnie. Z mikrofonem. Z Witop. W waszej przygodzie dziennikarskiej żałujecie jakiejś swojej decyzji, która miała wpływ na dalsze losy w waszych karierach, czyli przygodach? Żałujecie czegoś? Czy że regret rien, jak śpiewała? Nie regret rien. Że aż pięknie to powiedziałeś. W ogóle francuski jest ładnym językiem, trzeba przyznać, tylko trudny. No jest, tak, trudny mi. Ja mogę powiedzieć, że żałuję bardzo, że z własnej winy nie pojechałem na mundial w Japonii, Korei. Byłem wcześniej. Byłeś powołany? Byłem powołany, ale nie zostałem. Przez Jerzego Engela. Tak, tak. Natomiast byłem tam pół roku wcześniej. Ministerstwo Turystyki Korei mnie zaprosiło, żeby z grupą dziennikarzy, z wszystkich uczestników, z krajów wszystkich uczestników zwiedzaliśmy właśnie te miasta, w których potem, więc jak już byłem trochę napalony, że no bo już to wszystko zwiedziłem, tam byłem. Niesamowita to w ogóle była przygoda. Natomiast z artykułu pamiętam, że ministerstwo było bardzo niezadowolone, no bo tam było i o jedzeniu psów, kotów. No wiesz, no to nie było nic wspólnego, to była moja wina, tak. Ale to powiem wam, że ja w 2008 roku jechałem na Euro 2008. To patrz, to jest tak, duży zbieg okoliczności, muszę ci powiedzieć. Nie się źle zgrało w ogóle, że w 2008 fantastycznie to wyszło, sam byłem zaskoczony. No i miałem akredytację, wszystko, wsiadłem w samochód, spakowałem się na 40 dni, że tyle mnie nie będzie. Dojechałem do Nadarzyna, tam przed Nadarzynem jest taki wyjazd na Katowicką, jak się jedzie od strony Piaseczna. W lewo było do Austrii, a w prawo było z powrotem do mojej żony, bo wtedy to był świeży związek i zawróciłem, powiedziałem, obejrzę w telewizji, zawróciłem, nie pojechałem na turniej. Coś takiego wyobrażasz sobie? Nie wyobrażam. Mata, powiedz, że to nieprawda. To jakaś i ona, wiesz, pożegnała mnie o 6 rano, a ja 6:20 znowu. Teraz już wystarczyło, że się pojawiły. Kurczę, daj taką muzykę romantyczną. Mija 13 lat, ktoś wyjeżdża w 2021 roku na Euro. Wraca, bo jest ten drogowskaz. I co robi? I wraca w 2023. No, a ty czegoś żałujesz? Znaczy wiesz co, on na przykład, my myślę, że możemy żałować, że przeżyliśmy takie turnieje jak Mistrzostwa Świata, które komentowaliśmy 98 rok, czy Mistrzostwa Europy 2000 w Eurosporcie, że nie byliśmy na stadionie. No, tylko robiliśmy to ze studia, a zrobiliśmy z Tomkiem praktycznie cały mundial i całe Mistrzostwa Europy. Co więcej, niektóre mecze komentując razem. Tak, na pewno żałuję takich, wiesz co, przestojów też zawodowych w sensie dużego sportu, bo napędziłem się na przykład 3 lata Champions League, potem akurat Polsat tracił te prawa, czy pojechałem na jeden turniej, drugi z rzędu. No to nie masz wpływu. Nie, no ale wiesz, to jednak było dla mnie takie dosyć trudne, że na przykład jednego dnia cieszyłeś się 3 lata Ligą Mistrzów, europejskimi pucharami, mistrzostwami świata i potem przychodził komunikat, dostałeś w łeb, że następne 3 lata tej Ligi Mistrzów nie ma, następnego turnieju nie masz i tak w zasadzie zastanawiasz się, czy odnajdziesz taką codzienną radość w przychodzeniu do pracy. No, no ale gdzieś tam człowiek zawsze był napalony nawet na turniej nadziei w Toulonie, czy pierwszą Ligę Polską, czy Puchar Polski, więc jakoś te trudniejsze takie momenty to przetrwałem. Czy żałuję czegokolwiek? Nie, ja niczego w życiu w ogóle nie żałuję. Uważam, że wszystko się dzieje po coś, że wszystko ma sens, że każde zdarzenie życiowe, czy to radośniejsze, czy to smutniejsze, ona po prostu musi się wydarzyć, żebyś stawał się dojrzalszym człowiekiem, żebyś patrzył trochę inaczej na świat, żeby przewartościowywać ten świat, żeby rzeczy, które wydawały ci się do tej pory zupełnie niezauważalne, nagle żebyś zaczął je doceniać i rzeczy, na których się koncentrowałeś, żebyś na przykład pewnego dnia zrozumiał, że to jest fałsz, że to nie jest ważne, że dzieje się dużo dookoła rzeczy istotniejszych dla ciebie i dla twoich bliskich. Także
Absolutnie nigdy przez 48 lat już prawie mojego życia nie żałuję żadnej chwili, nawet jeśli popełniałem błędy i robiłem głupoty. Znaczy ja na pewno żałuję, nie wiem, żałuję wielu tekstów, które napisałem, były głupie i wiedziałem to, w momencie, gdy wcisnąłem enter, już wiedziałem, że popełniłem błąd i że nie należało tego robić, więc są takie rzeczy, których żałuję, ale tych głupich tekstów było tak wiele, że sobie nie przypomnę teraz jednego. Widzowie pytają, czy żałujesz, że przyszłeś wtedy na... Przyszły. O, on przyszedł, przyszłeś. A ty przyszłeś. Na ten hate park z Marcinem Tajmanem. Nie, dlaczego? No właśnie, dlaczego? Bardzo fajna rozgrywka. Ja też niczego nie żałuję, bo mnie nie zapytałeś w końcu, no, czego żałuję. Czekam. No, koniec. Ja też czego żałuję. Dziękuję ci, że zadałeś mi to pytanie. Nie, ja też wychodzę z założenia, że jak idę w drogą w lewo, to nie patrzę, czy mogłem pójść w prawo, ale wiem, czego bym żałował. Naprawdę. Tego bym żałował. Od dobrych kilku lat, wydaje mi się, że od 2014 roku kiełkowała w mojej głowie idea, żeby stworzyć coś na kształt kanału sportowego, żeby zrobić coś swojego. Prawie radio stworzyłeś? Nie. Radio to była idea Andrzeja Twarowskiego i to była to jest nasze wspólne. Tak. To była idea Andrzeja. Oczywiście chciałem mu tam pomóc prowadząc jedną audycję, ale to był pomysł Andrzeja od początku do końca. Natomiast moją ideą było cały czas, żeby stworzyć coś na kształt kanału sportowego. Jeszcze nie wiedziałem, że to będzie coś takiego, ani że to będziecie wy, ani że to będzie się nazywało kanał sportowy. Chciałeś sam zrobić, co? Chciałem samemu, tak. Wszystko dla siebie. Tak, wszystko dla siebie zażreć. I bardzo bym żałował, gdybym tego nie spróbował. Bo nie wiem, czy nam to wyjdzie, czy nam to nie wyjdzie, ale wiem bardzo, żebym tego żałował, żebym tego, wiesz, żebym się przestraszył i tak kolejnych 20 lat, 30 lat spędził gdzieś tam nie robiąc tego, co mam podobną jak Tomek taką refleksję życiową, że no, gdybyśmy tego nie zrobili, nie spróbowali, dzisiaj nie znając jakby finału tej historii, bo na razie jest miło, sympatycznie i się jeszcze są zgody cały czas. Są zgody, a nie kosy. Ale jak ci przestanę przelewać, to się będzie już niemiło wtedy. No. Już przestałeś się tak nie przelewasz nic. Panowie, tracę was, nie mam was, nie telefon mi gaśnie. Tracę sygnał. To, ja muszę się iść, idziesz już po... Ja idę już po naszego gościa. Dobra, koło nie gościa, tylko gospodarza w zasadzie. Koło 60 byśmy się zastanawiali, czy... Dlaczego nie spróbowaliśmy? Tylko zostaliśmy w strefie komfortu. Zadowolony, że jesteś? Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobry, buongiorno. Zawsze prezes ustępuje ci fotela. Ja będę siedział, gdzie sobie gdzieś usiądę. Ja sobie gdzieś przycupnę. Macie. Iwona Niedźwiedź razem z nami. Witam bardzo serdecznie. Co ty masz tu napisane? Macie tę kolkę jeszcze. Ja chcę taką koszulkę. Będzie w sklepiku. Która kamera? Ta. Poka tutaj. Ja sobie podwinęłam tak rękawki, ale może też spuścić, nie? Ale ja sobie podwinęłam, bo lubię pokazywać bułę. Okay. O kurde, co wy tutaj macie? No wiesz, właśnie to nie dla dzieci, nie baw się. To nie to. Nie, co myślisz. O nie. Z dzieckiem to ja już nie jestem. To nie to, panie co redaktorze, myślisz. Panie redaktor, to są takie rękawice antyczne, starożytna Grecja. Człowiek zrobił, wiesz. To nie jest starożytna Grecja, moim zdaniem to są Spartan. Zobacz, ja tutaj mam nie. Nie, chyba Grecja. Poczekaj. Pokaż. Mi się daje, że Grecja. Worobi przysłano nam rękawice w ramie, wykonano w 2020 roku na bazie zebranych danych literaturowych i fotografii muzealnych. Skóry. Tak. I to są, słuchajcie... Patrz u góry. Czekaj. Tak. Pierwotnie antyczne rękawice bokserskie, one się nazywają Himantes, używano tylko do ochrony dłoni. Rzemienie wykonane z bydlęcej skóry były jedynym ich budulcem. Rękawice pozwalały Grekom utrzymać sportowy charakter. Bo później pamiętam, że dołożyli Rzymianie. Rzymianie dołożyli szkło, i lwy, kamienie i ostre jakby krawędzie, gdzie pamiętasz, były dołożone na... Początkowo celem ataku były tylko twarz, ramiona, a z biegiem czasu doszły barki, klatka piersiowa. Zawodnicy przed walką smarowali się oliwą, co miało na celu utrudnianie kontaktów z przeciwnikiem, rozgrzanie mięśni itd. Walkę można było wygrać przez knockout, poważne zranienie lub poddanie się. Ciekawym wydaje się fakt, że Spartanie mieli zakaz uprawiania tego sportu ze względu na ryzyko... Aha, są Spartanie, a to oni, akurat oni nie. Mieli zakaz uprawiania tego sportu ze względu na ryzyko poddania się, co dla Spartan było hańbą, na którą nie mogli sobie pozwolić. Takie buty. Kanał sportowy bawi i uczy. Widzowie się bardzo ucieszyli. Za Iwona, czy my powiemy, co Iwona będzie w ogóle, tak, wiesz, przyszła tak, że żeby posiedzieć. Ona będzie się śmiała. Zwariowana Iwona. Krzysiu, bardzo mi się podoba twoja historia o tym, że zawróciłeś. Widzisz? I pojechałeś do żony. Zruszyłaś się? Nie, aż tak to nie, ale urzekła cię ta historia. Edward Miszczak byłby z ciebie dumny, urzekła mnie ta historia.
Ja postawię te rękawice tutaj tak ładnie, one będą mogły tak tutaj sobie stać. No właśnie, co ja będę tutaj robić? No właśnie, co ty będziesz tutaj robić? Co ty tutaj robisz? Ja będę prowadzić hate park, to na pewno. Poważnie? Tak. Iwona będzie... Ojcowie założyciele dali mi tą puchę. Przyszłam, założyłam kask. Pośmiałam się. I będziesz prowadziła wszystkie hitparki po prostu. Nie, i mało tego, pierwszy już w przyszłym tygodniu. Tak, pierwszy w przyszłym tygodniu. Czy gość niespodzianka? Może ujawnimy później. Też tak myślę. Tak. Ale jak mocny gość, to po co niespodzianka? To trzeba grzać. Tak? Mówimy już? Tak. Ja jestem tutaj tylko pracownikiem. Ale czy on na pewno przyjdzie, czy powie, że jednak zmienił zdanie? Jak tak, teraz powiemy, to on na pewno przyjdzie. On jest tak? potwierdzony, tylko nie wie, że będzie z tobą. Okay. To jeszcze odmówi. Nie ma znaczenia. Co ty? Jak znam Rafał Rutkowski, no powiedzmy, Rafał Rutkowski, tak. czyli stand-uper. Był u nas Lotek, no więc teraz nie czas Rutkowski. Na Rutka. Nie Krzysiu, tylko Rafał. To Teatr Montownia, no to kiedyś było testosteron, przecież tak. Iwona, i grali. Iwona bardzo lubi stand-up. Tak. Czujesz to, tak? Nie myślałaś może, żeby... Nie. Abyś nie Natomiast dokończyła. Ze stand-upem wiąże się, znaczy z moją przygodą ze stand-upem wiąże się taka dosyć zabawna historia, że mój chłopak zaprosił mnie kiedyś na stand-up i to była forma niespodzianki, a ja bardzo nie lubię prezentów. Ale ten chłopak czy były? Ten chłopak. Okay. Ja bardzo nie lubię prezentów niespodzianek i to była właśnie... Taka forma niespodzianki i to był stand-up. Ja w 2017 roku uważałam, że stand-up jest żenujący. Mhm. Jak się dowiedziałam przed Palladium, że to jest tak stand-up? Z Rutkowskim od tego. Naprawdę, na teatrze, nie, tak, bo... to ma być tak. Stand-upy są, że tak powiem, Rafał, nie, generalnie stand-upy są żenujące. Nie rozstaliśmy się po tej... Mhm. Aha, czyli był dobry. Po tym wieczorze, żeśmy się nie rozstali, natomiast weszliśmy do tego... Natomiast zmieniłaś chłopaka, ale czy były ciche stand-upera. Nie było cichych dni, bo weszliśmy do Palladium, zaczął się występ i to był wtedy Pacześ. Aha. Ja w piątej minucie rżałam jak konie. Po swojemu? Dobrze, że siedziałam, tak, i dobrze, że siedziałam w ostatnim rzędzie. Bo myślę, że gdybym siedziała w pierwszym, to no, on by mnie tam tak zahaczył. Ale słuchaj, no to ja ci odstąpię ten hate park, jak chcesz. Z kim? Z Paczesiem? Tak, bo ja byłem u Paczesia gościem i się umówiliśmy, że robimy wymiany. Ja idę do niego, a on przyjdzie do nas. A jak ty masz takie, wiesz, przygody, ale ja tego wspomnienia? Ale ja od 2017 roku bardzo lubię stand-up. Uważam, że roasty są lekko żenujące, natomiast stand-up ostatnio jest... był jeden taki znakomity. Nie, ktoś się pytał chyba. Warszawski Lesik, piękny występ. My z Krzysiem nie pojechaliśmy. A wiesz, że oferowali mi dzień przed potencjalne, bo to wynikało z jakichś tam, potencjalne 50 tysięcy złotych za to, żebym tam przyszedł. Na ten stand-up, ale miałbyś tak. był po tym ostatnim gościu, czy przed nim? Może zamiast niego, może uznali, że ten sam poziom. Ale co ty miałeś tam robić? No nie, rozbył. Miałem tam przyjść, ale uznałem, że nie chcę. To niepodobne do ciebie. I to był ten, co tak go na końcu... Niby tam... mówił, że za kasę wszystko, a tu jednak nie wszystko. No i co? Iwcia będzie robiła hate parki raz na jakiś czas. Tak, chodzi jakby do na karuzelę hate parkową. Do zarządu jeszcze nie. Do zarządu jeszcze nie. Jeszcze długo. I mamy drugi pomysł. I dlatego Michał siedzi obok... Mental. Siedzi Pol obok Niedźwiedź, bo będzie program, który się będzie nazywał Opowiadajcie. No, no właśnie, nie Pol Niedźwiedź, tylko i też nie polowanie na niedźwiedzia. Nie. Ale były takie... Chociaż kto to dobry raz. Możemy jakiś element zrobić z tego programu. Słuchajcie. No, o, to właśnie liczę, że w tym programie tak będzie. Wymyśliliśmy wspólny program. Ja strasznie z Iwoną chciałbym robić. A to Krzysiek to tytuł był pomysłodawcą. Ale ja nie wiem, czy polowanie na niedźwiedzia nie jest lepszym pomysłem. Może? Ale mi nas przykrość zrobiła. Właśnie. Ale to podajcie tą nazwę, niech ludzie. Niedźwiedź polarny. A może zróbmy szybko sondę na Twitterze. Niedźwiedź polarny czy polowanie na niedźwiedzia. Zaraz powiem, żeby chłopaki wstawili sondę w takim razie. Ale co to będzie za program, opowiedz? No właśnie, bo to będzie taki... Rzeczywiście ten loczek taki fikuśny. Ja nie mogę, poproszę zbliżenie, to się przejrzę w ekranie własnym. Ale... Teraz oglądam Paradoks na Netflixie z Jakubikiem, on jest prokuratorem i też ma taki fikuśny loczek. Obejrzeć? Bo tak, widzę, że nie, wiesz, nadrabiam z Lindą wszystkie seriale. Bo o, Bogusław Linda w Hate Parku, to by było coś. Ale słuchajcie, no bo założeniem tego programu, który nam się marzy, jest, żeby
jak najwięcej wywołać śmiechu Iwony. Tak, czyli mi się marzy, żeby się pośmiać. Tak. A fajnie żeby... było, jakbyście wy się pośmiali razem z nami. Tak, więc po prostu pomyśleliśmy, mamy takie podsumowania trochę tygodnia już na kanale, na przykład stanowisko, które jest poważne, dziennikarskie zero, które jakby komentuje żenujące. Też bieżące. Właśnie, które jest dla odmiany żenujące. Festiwal żena, jak to się mówi. Ale i myśleliśmy o tym, żeby z Iwoną taki zrobić przegląd tygodnia memów. Ja w ogóle uwielbiam memy. Tweetów, śmiesznych sytuacji, ale pomyślałem, że może być na przykład takich, wiesz, sześć śmiesznych, a jeden wymyśliłem podpunkt w uścisku niedźwiedzia. I taki twój komentarz, słuchaj, do na przykład, no nie wiem, kto to tam, ten dziennikarz, zapomniałem, jak on ma na imię. Semka, właśnie. Mm-hmm. Disuje Igę Świątek za to, że ona ma Rolexa. Ja mam tutaj przy z takim papierowym Rolexem. To wszystko jest jakaś prawdziwa. Masz prawdziwego. Masz prawdziwego. Mamy Rolex przez KS, co prawda? A muszę się dostać do zarządu, nie? Tak, za to, no. Posłuchaj, kupił sobie zbiecie wypłaty. Ja to wniosłem. Tylko w KRS-ie mamy właśnie... Nic więcej, ale... Słuchajcie, na Twitterze... Co się dzieje na Twitterze? Na Twitterze już się chyba pojawiła w tym momencie sonda na 30 minut, jaki ma być tytuł waszego programu. Czy polowanie na niedźwiedzia, czy niedźwiedź 30 polowanie. Minut. Zagłosuj na swój tytuł. Czekaj, ja nie, no oczywiście. Podam dalej. Czekaj, jeszcze nie. Jeszcze Adam jeszcze nie wysła. Za sekundkę wskoczy. Wskoczyło. Wskoczyło. W Wisła tym momencie. Kogo? 1-0 w tym momencie. To też wskoczyło, bo jeszcze przed sekundą było 0-0. Tak, samobój Zecha. A widzisz, a więc jednak. Jak mamy nazwać program Polsport i Iwony Niedźwiedź? A ty jesteś Iwona na Twitterze, czy nie? Nie mam mnie na Twitterze. No jest to jakby... No właśnie, bo jest... No, niedźwiedź polarny, głosuję. Wszyscy mi odradzają, że tam przegrywa. Pojawiło. Krzysio, powiem ci coś. Ale przegrywasz to tam grubo. No, w tej 20... 15 głosów jest 100% na Niedźwiedź polarny. Na polowanie na Niedźwiedzia. Polowanie na Niedźwiedzia. Polowanie na Niedźwiedzia wygrywa. Pozostało 29 minut. Będziemy musisz uruchomić rodzinę. Czy masz obawy? Masz obawy? Czy nie? No tak, tak, troszeczkę mam, bo jakby ale doświadczenia... Ale bardziej parków, czy... Bardziej hate parków, się boisz polarną. Nie, nie. Generalnie tam, gdzie jestem w duecie z kimś... Jeszcze niezła propozycja. Misza i niedźwiedź. Misza i niedźwiedź. Misza i niedźwiedź. Też no jakoś tak bez tego, tak? No. Misza. No, niezłe. No. Słuchajcie, każdy z was, kto prowadzi hate park, ma dużo większe doświadczenie dziennikarskie ode mnie. Więc tam, gdzie ja jestem w otoczeniu innych osób, w ogóle nie czuję stresu, natomiast będę musiała zasiąść face to face z gościem i... I po prostu gadasz, tak? Tak, jakbyś po prostu gadać, gadała, ale wiesz, że ta rozmowa musi być ciekawa. Znaczy dobrze by było, żeby ona była ciekawa, żeby ona... No. No tak. W ogóle i pamiętaj, żeby i ja jeszcze muszę kontrolować, i ja jeszcze muszę kontrolować czat, który zapierdziela, jak nie wiem co. Nie musisz. Ale musisz kontrolować, żeby widza wpuścić. Zróbmy eksperyment taki. No bo zapytaj, czy jest z nami telefon? Na antenie, tak. Czy mamy telefon? Sprawdź, czy mamy jakiś telefon. No jak to? Czekamy, tak, żeby nie było. No to widzisz, jest sytuacja, że nie ma telefonu. I widzisz, nie poradziłeś sobie, bo spytałeś, czy mamy telefona, nie było. Myślisz, że kiedyś pirata, kogo witam, kogo goszczę. I skoro nie ma widza... Chciałbym powiedzieć, że Joan Kiabej zakończył karierę. Wpadło mi to w tym samym na timeline'ie. Tak, na timeline'ie. 35 lat. Joan Kiabej po 17 sezonach zakończył karierę. Zwany kebabem przez właściciela swojego klubu, tak? Nie będą walki z odważnikiem. Kiedyś takie tak, bardzo ładne rzeczy. Wczoraj widziałem, że Dariusz Ciekanowski mocno walczył z Kemanem. Tak. Z kim? Keman. Ale trzeba pytać, jak można całe życie obracać się w piłce i Kumana nazywać Kemanem? To jest bez sensu. No, przecież oni grali się, że to jest... przeciwko sobie nawet. Ja nie wiem, ale może to jest jakiś rodzaj, ja broń Boże, nie wiem, czy to dotyczy Darka, ale może jakiś rodzaj jakiejś dysleksji, no, jakby niektórzy nie mogą... Pierwsze zadanie, czyli nie ma Angelo Di Maria. Angelo. Angelo Di Maria. To jest trudna odmiana hiszpańskich imion. No. Słuchajcie, bo ja się źle czuję, że... Ja się zmienię z nim, bo też mi się nie chcesz siedzieć. Rotacyjnie będziemy siadali na rotacyjnie. Najsłabszy wypada. No dobrze, no miło mi się, że... Proszę, posiedź sobie. Mamy telefon, mamy jakiś telefon. Halo? Mamy iPhone, Samsung. Halo? Kogo witam, kogo goszczę? Jacek z Warszawy. Cześć, Jacek. Słyszymy się? Tak jest. Słyszymy. To ja mam takie pytanie do Smoka. O. Czy Krzysio Stanowski umył mu samochód? Miał?
Miałeś rzeczywiście nie umyć samochód. Za co? Nie pamiętam, ale miałeś umyć. Za to, bo przy walce Neymana w poprzedniej pożegnalnej przegrał 2000 i powiedział, że odrobimy ją prezesowi Smokowskiemu samochód. To nie wiedziałem nawet. Tomek musiałby przyjść w ogóle z cashem, żeby te 2000 by mi dać, musiał za umycie tego samochodu. To na wizji. Chcę ci powiedzieć, że tak, mój samochód jest tak. Any, potwornie, mączką od... Mi dasz 2000, będzie czyściutki. Ja po prostu wezmę 2000, pojadę na myjnie, zapłacę stówkę. Nie, to musi być przy nas oko kamery tu na parkingu. Jacek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję, że nam przypomniałeś. I słuchaj, postawimy... 2000 na cel charytatywny i nie, Tomek, postawimy na ten drugi samochód twój, co tam masz ten biznes transportowy, tą ciężarówkę. Dobra, Jacek, dziękuję ci bardzo. Będę go trzymał za słowo. Zobacz, jakie kolejne propozycje naszego wspólnego programu pojawiają się. Niedźwiedzi ryk. Niedźwiedzi ryk. Nie ma w tym mojego partnera. Ale nie ma pola. No. Kontrowersyjne trochę. Niedźwiedź na polu. O chyba Jezu. Nie. Bo jest ta pierwsza siedem dopiero. Upolowany niedźwiedź. Nie, to już lepsze. A upolowany niedźwiedź to też to takie straszne. Chyba upalony. No właśnie. Upalony. Misza, niedźwiedź na polu to jest dobry, ale to był jest taki tytuł mocno regionalny. Podkarpacie, Małopolska. Ale nie. Wam się na pole wychodzi. Ale gdyby nagrać czołówkę tego programu na polu, między ziemniakami jakimiś. No to myślisz, że to będzie aż takie daleka paralela, może nie być zrozumiała. Pytanie, czy będę musiała się położyć na Michała? Nie, no znam tego gościa z Krynicy. Czy będziesz musiała położyć na Michała? Chcesz, nie, czy nie chcesz? Nie wiem, czy Michał chce. Ale on już się przejdzie. Ważna tutaj sugestia z realizatorki, bo nie masz ucha, będziesz miała na hejt. Tak, słuchaj, to jest jeszcze to, że ci cały czas coś będą tutaj mówić. I teraz też w ramach treningu poproś o łapki w górę i o suby dla kanału. Widzów, do kamery. Ta kamera jest moja? To jest twoja, tak. Tradycyjnie prosimy o bardzo dużo łapek w górę, o subskrypcję. Dzwoneczki. Dzwoneczki. Ja nigdy nie poprosiłem jeszcze o dzwoneczki. Ale w sumie... Dzwoneczki. No to o te trzy rzeczy w pierwszej kolejności. Pamiętajcie, łapki w górę, subskrypcje. Ogląda nas 20 tysięcy osób w tym momencie. Pozdrawiamy was. Miło, dziękujemy wam bardzo. Pamiętajcie o naszych tutaj skarboneczkach, bo też... Szybki przegląd skarbonek. Pierwsza skarbonka 15,5 tysiąca. Druga 3300. Trzecia 3800. Czwarta 3300. Piąta 6700. Nie chcę mi się tego sumować, ale... Będziemy przypominać to meczku. Bo to jest fajna rzecz, bo ja w zasadzie myślałam, że przychodzę do kanału sportowego, w którym luźno się gada o sporcie i o może jakichś pozasportowych rzeczach, ale tak naprawdę sprawdziłam sobie to, co wy tutaj robicie teraz, dzisiaj. I ta winda jedzie do góry, to są fajne rzeczy, naprawdę, bo wiecie, ja nie jestem rodzicem, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której moje dziecko jest chore. To jest, wydaje mi się, że to jest coś najstraszniejszego na świecie. Więc widziałam w kwoty, jakie wpłacacie. To są nieduże kwoty, nie zawsze one są wielkie, ale one robią różnicę. Słuchaj, i tutaj się naprawdę fajne rzeczy dzieją. Pomagacie. Najważniejsze, wielkie serducho, czasami złotówka, złotówka do złotówki. Pokażemy te wszystkie nasze koszyczki, tak? To jest pierwszy koszyk. To jest skarbonka numer jeden. Skarbonka, proszę bardzo, Robert Lewandowski. Tutaj przepraszam każdego. Poproszę ewentualnie Roberta, żeby dopisał inną dedykację, bo to jest akurat dla mnie ta dedykacja. Ale... I ta pierwsza skarbonka dla letniej Poli, która choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Dobra, to jest pierwsza. I taką rękawiczką w głowę, pani Iwono. No. To nie ma żartów. Druga skarbonka to jest... Terapia genowa, półtorarocznej Ninę. Chłopaki ci podpowiedzą, co jest w drugiej skarbonce. W drugiej skarbonce jest koszulka Kuby? Nie, tak. Koszulka Kuby i Sebastiana Szałachowskiego. Czyli tutaj jest, w ramce wisi koszulka Szałacha. Medal za wicemistrzostwo Polski. Nie wiem, czy Kuba teraz gra, czy na ławce jest, czy dziś odpoczywa. To jest koszulka Kuby.
Błaszczykowskiego z Wisły Kraków z autografem. Czekaj, tu jest Kuba, tu jest. Słuchajcie, to jest niesamowite. Tylko to odbiór chyba. Sebastianowi Szałkowskiemu za godne reprezentowanie barw GKS Górnik Łęczna w latach 99-2005, zarząd klubu. Jest tam gdzieś literówka. To jest w naszym posiadaniu. Przeczytaj, tam jest literówka. Szczerze mówiąc, a nie jest literówka? Gdzie historyczna. Jest w nazwisku? Nie. Szałachowski przez RZ. Sebastianowi Szałkowskiemu. Szałkowski. Może dlatego oddał. Słuchajcie. Słuchajcie, więc. Jest koszulka Szałacha. Mam prośbę, jakby ktoś oznaczył profil Górnika Łęczna na Twitterze, bo takie coś to powinno być w muzeum klubowym. Przecież jakieś muzeum będą sobie robić. Ta literówka dodaje jeszcze. Dodaję jeszcze uroku. Dobra, to mamy, nagrodzie. To mamy załatwiony drugi. I koszulka reprezentacyjna Szałacha. Szałach dużo nie pograł. Postaw tak, prośba od realizatorów, to oni zrobią. Co jest trzecie? Trzecie to jest na dwuletniego Olka Lewandowskiego, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni. I tutaj buty Łukasza Fabiańskiego. To są. Teraz widać Szałkowskiemu Sebastianowi. Proszę bardzo, to są buty. Są imiona dzieci Fabiana. To są buciki. Są imiona dzieci. Jest flaga biało-czerwona. Tak, Adidasy, Predatory, Fabiana. I tutaj są, gdzieś jest Jasiu. I z drugiej strony, popatrz, jest tutaj Jasiu. Są. I jeszcze pokażę trawę. Jest i na jest jeszcze na lecie butów. Trzyma trawka jeszcze. Tak, tak, tak. Ciekawe to rzeczywiście. No. Czy to z narodowego? Czwarta skarbonka to jest na pana Jana Fiedora, który choruje na chłoniaka z przeżółkami, plastron ze skoczkami. A, plastron, Tomeczku. Ale plastron to ja myślałem, że żużlowy, a to się też nazywa plastron? Chyba no, plastron, ja się nie znam aż tak. Nie wiem, kamizelka? Potrafię rozpoznać, czy ktoś spóźnił odbicie. Plastron jest chyba w żużlu, nie? Właśnie, no właśnie mówię. No nie wiem. Mi coś nie pasuje, plastron. No to jeśli ktoś nas tutaj może oświecić. Dajcie znać. Dajcie znać, czy to się nazywa plastron fachowo, czy jednak zupełnie inaczej. Na czacie patrzę, że słuchaj. Autografy całej reprezentacji Polski, łącznie z Adamem Małyszem, dyrektorem sportowym reprezentacji narodowej. I cała grupa od Stękały, Kubackiego, nie wiem, czy jest Stefan Hula. Ale jest Adam Małysz. Jest Adam Małysz, mówię. Adam Małysz, Kamil Stoch, Dawid Kubacki. Słuchajcie, jest jeden fajny wpis na Twitterze i myślę, że powinniśmy tak robić do waszej decyzji, czy już teraz, czy może od następnego zebrania zarządu. Mianowicie, żeby jedną nagrodę jakąś, a mamy tutaj dużo potencjalnych nagród, wylosować i dać komukolwiek, kto bierze udział w tych wpłatach. Czyli nawet jak ktoś wpłaci 10 zł, to nagle może dostać fantastyczną grę. Fajnie, dobry się, punkt. To jeszcze tylko uzupełniam. Piąta skarbonka. Piąta skarbonka. To jest piłeczka z autografami wszystkich zawodników Bundesligi, klub FC Augsburg. Rafał Gikiewicz nam to zorganizował wspólnie ze swoim menadżerem Arturem Wichniarkiem, który też nam przekazał koszulkę. Myślę, że ją zlicytujemy. Następnym razem? Tak, króla Artura z Bielefeldu z 18 z autografem. Tak? Także Kynisia Artura, to myślę, z Bielefeldem? Że... Na przyszły live mamy. Na przyszły live, myślę, że. Luisa Suareza koszulkę z autografem. I patrz. O, czekaj. O, jest. Niedźwiedzia Polana. To jest na następną. To jest proszę, na następną. To Artur nam przekazał. Tak, ale to już na następną. Proszę bardzo, pokażę. Arminia Bielefelden. Król Bielefeldu. Jak to mówił jeden z asystentów selekcjonera. A może, Mateusz, no a może dla kogokolwiek, to weźmie udział dzisiaj. Że tę koszulkę? Tak, ale, już, ale wiesz, to jest tylu fanów Bundesligi, że będą chcieli. Że będą chcieli tak taki... patrzę, czy mamy tu coś no wiesz, na dektoracji, Krzysiu, co można by teraz. To jest jednak z Pucharem Niemiec 100 bramek prawie w Niemczech. Pierwsza, druga Bundesliga. Także... No nie, no nie róbmy takich tych nerwowych ruchów. To jeszcze sobie coś tam wybierzemy na ten... To popatrzymy, czy coś jest tutaj takiego fajnego, żebyśmy mogli rzeczywiście oddać na drogą losowania. Tylko musimy zapytać, czy dzisiaj jesteśmy gotowi. Ja myślę, że powinniśmy na przykład za miesiąc zlicytować jeden, bo mamy dwa, jeden z kasków Kubicy. Tak. Może pójść za ładną sumkę. O, a propos, ja chciałbym coś, ja mam coś dla Iwony. Czy on nie będzie miał nowego to kasku? Znaczy. Ja mam coś dla Iwony specjalnego. Czy wy pamiętacie, teraz uwaga dla reżyserki, bo ja bym bardzo chciał tak wprowadzająco... Żeby Iwona wiedziała, że w jakie ona wchodzi środowisko nasze. Poczekaj. Najpierw chciałbym ci pokazać, jest taki bardzo znany mem. Mem takiego rekina, kojarzysz? Nie. Że to jest ten rzadki moment uchwycony, kiedy rekin wdepnął w Lego. Kojarzysz? Patrz, to jest to. I podczas ostatniego Hate Parku piłki ręcznej również został uchwycony ten rzadki moment, kiedy Iwona Niedźwiedź wdepnęła w Lego. I za chwileczkę chcę, żebyście to zobaczyli sobie. To jest ta...
To jest dokładnie ta sama, to jest ta sama chwila, kiedy próbował. A to jest chwila tak naprawdę, kiedy Iwona się przymierzała do kasku Kubicy i zapytała, czy ktoś go włożył, a Gapek jej powiedział, tak, włożyć włożył, ale już nie zdjął. No, to jest ja mam bardzo małą głowę. Ale widzę, że ci się spodobały te rękawiczki. O. Tak. Takie czarne kobiece. Tak, bardzo dużą dłoń ma Janek Bochowicz. Słuchajcie, mamy słuchacza, który czeka już 10 minut, ale ja nie wiedziałem o tym. To prosimy bardzo. Halo, halo, kto się do nas dozwonił? Dodzwonił się do państwa Ernest Kazimierza. O, Kazimierz. Pozdrawiam. Kazimierz Dolny. Dolny. Tak jest. Będę miał te 3-4 pytanka. Dawaj, dawaj. Takie ogólne, główne, co państwo myślą o meczu Juventus Porto, czy Juventus ma szansę odrobić straty? W sumie Ronaldo, Lorenzo. Takie pytanko pierwsze. Ja mam się powiedzieć? No ogólnie, no każdy. No, słuchaj, no myślę, że w tej chwili to na pewno nie jest optymalna forma Juventusu. Natomiast z tych rzeczy nieoczywistych, na które no myślę, że nie wszyscy zwrócili uwagę. Ja myślę, że Juventus miał duży problem z graniem od tyłu w tym meczu. To znaczy kontuzja Chiellini'ego i wydaje mi się, że jednak brak też Bonucci'ego, który czasami popełni jakiś prosty błąd, ale jednak jest zawodnikiem, który ma dosyć duży komfort z piłką przy nodze i jednak w znacznym stopniu jest tym pierwszym, który potrafi uruchomić grę do przodu Juventusu. I było widać, że jednak ci, którzy akurat grali w obronie w tym meczu, w drużynie trenera Pirlo, no nie są wirtuozami, nie są zawodnikami, którzy gdzieś dosyć szybko potrafią i sprawnie przenosić piłkę do przodu. I wydaje mi się, że od tego zaczynał się generalnie problem Juventusu, natomiast no forma całego zespołu od myślę nie tylko w tym meczu pozostawia wiele do życzenia, ale uważam, że cały czas to Juventus Turyn jest takim faworytem 65-35 do awansu. Po tej bramce jednak kontaktowej zdobytej w Porto. Poczekaj, mamy ogórki dla kogoś. Nie, właśnie, jest pomysł, że możemy coś wylicytować, jest pomysł. Albo o swoich ogórków, albo piłka Realu Madryt dla tej osoby, o której mówiłeś. Możemy wylosować. Masz coś lepszego? Ogórki jednak? Nie, gadżety nasze. Zestaw online kanału sportowego. Kubek plus koszulka. No, to jest jeszcze lepsze. Misiek, zabieraj te ogórki. Misiek, ogórki się przydadzą po zarządzie. Jak to wpaść na pomysł oddania naszych ogóreczek? Tak, tak, bardzo więc, dobry pomysł. Więc kubeczek, taki kubeczek na przykład. Jest zestaw cały. Bluza, koszulka, kubek. Tak, spodnie. Nie, spodnie nie, bo nie będzie miał w czym do domu pójść. Tak. No, więc niech siedzi. Więc tak. Koszulka, bluza i kubek. Wysokość wpłaty się nie liczy. Wylosujemy metodą na chybił, trafił tak, kogoś. Nasza, to, nasza realizatorka wylosuje taki zestaw. Sprawdzę, co się dzieje na Twitterze. Super. A, jak jest z nazwą? Właśnie, no sprawdź. Aktualizuj. 26:74 na rzecz polowania na niedźwiedzia. Oddano 13 minut do końca. A tu jeszcze pojawiają się kolejne... Czy Michał? Polacz niedźwiedziowi. Ale widziałbym taką... O, to jest Polacz niedźwiedziowi. Polacz niedźwiedziowi. Czy my tutaj coś... Czy ja mam polany jeszcze. Nie, jeszcze mam polana. Nie, nic nie dolać. Polany. A, przepraszamy, bo przecież ty jesteś cały czas razem z nami. Jezu, jeszcze masz pytania. Tak, mam drugie pytanie. Ogólnie co do koszulek i bluz. Mniej więcej jakie są koszta tego? Bo wiadomo, chciałby człowiek zamówić, chciałby się dowiedzieć, bo nie sprawdzałem jeszcze. Jaka będzie kwota? Nie, koszt gadżetów. Za ile kubek? Ceny nie są jeszcze ustalone, bo jeszcze nie wyprodukowaliśmy jakby pierwszej partii. Musimy to wszystko sobie policzyć. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dobra jakościowo rzecz. Naprawdę dobra. To są tak, nie powiem ci, że ta bluza... Rzędów, nie wiem, 120 zł, czy tak przystępna, 60-70. Poczekaj, idę sprawdzić. Zapytam ile naszego. Mówisz? No 120, taka cena systemu. Ile? 70, no. Ale jurków czy złotych? No złotych, to nie już. Nie, wzięliśmy, to jest z polskiej szwalni, nie gdzieś z Chin czy z Bangladeszu. I jeśli chodzi o jakość tych bluz, no to wiem, że jedna taka... Spokojnie trzy razy przejdziesz bez straty koloru. Topowa firma tam korzysta właśnie z takich bluz i potem naszywa sobie swoje jeszcze logotypy i sprzedaje to za duże pieniądze. No a takie ostatnie pytanie, jakie chciałem, no to głównie o Lidze Mistrzów. Jak to będzie, no wiadomo, to było podczas misji futbola. Chciałem się zapytać, jak tak naprawdę państwo uważają, że wiadomo, ilość klubów, znaczy klubów, zespołu się trochę zwiększy, no i ilość meczów, jak to się przełoży w ogóle na reprezentację każdą.
na reprezentację. To jest strasznie ciekawe, bo to zakłada, ja nie wiem, czy do tego dojdzie, bo to zakłada, że trzy ligi muszą zlikwidować, dwie drużyny wywalić, bo to się kalendarz zepnie dopiero, jeżeli w każdej lidze będzie po 18 drużyn, więc Bundesliga na przykład jest gotowa od zaraz, ale co z Premier League, co z La Liga, co z Serie A? No ja nie wiem, czy to łatwo będzie namówić ligi do rezygnacji. Co prawda Ekstraklasa się w to wpisze. Tu widzę, że nikt już nie jest zainteresowany tym. Nie, natomiast mówimy o reformie, o reformie Ligi Mistrzów. Jeśli, bo tak staczemy po tematach, Iwona z Mateuszem sprawdzają inne nazwy, które padają na Twitterze. No to Niedźwiedzia Polewka. No Niedźwiedzia Polucja nie przejdzie na pewno. Niedźwiedzia Polucja nie przejdzie. Ale Polent Bay śmieszne. Szanujemy kreatywność. Szanujemy bardzo, ale to jednak nie u nas. Słuchajcie, ale jest oddanych głosów tutaj ponad 3300. 61,39. Tam ten wynik jest niebezpieczny. Jestem zgluzgotany. Dawaj jeszcze coś zagłosuj z innego IP. Ja już mniej więcej wiem, posłuchaj, pytałeś o koszty, ja poszedłem się zapytać. Tak. I nie mamy jeszcze takich cen, wiesz, takich pełnych, ale bluzy, ta bluza Diego będzie najdroższa. Ona będzie kosztowała około 200 zł. Poczekaj, około 200 zł, ale to jest naprawdę fajna jakościowa rzecz. Naprawdę, to jest to. A koszulki typu na przykład Matego Borka, to jaki koszt będzie w okularach? Poczekaj, spokojnie. Mówię, bluzy będą najdroższe. Ta bluza, jeszcze jest taka bluza, której nikt z nas tutaj nie ma. To jest po prostu czarna bluza kanału sportowego z kapturem. Ta bluza, którą ja mam na sobie, ona jest bez kaptura, będzie w okolicach. I tamta też w okolicach 200 zł, ta ponoć w okolicach tam 180. Koszulki wszystkie w okolicach 80 zł, ale nie przywiązuj się. Poniżej 100 w każdym razie. Kubek? Natomiast kubeczki gdzieś 30-40 zł. Takie ceny usłyszałem. No to cały zespół będzie trzeba kupić jak tak. No, no zachęcam. Dobra, ja nie zatrzymuję linii. Pozdrawiam panią Iwonkę. Miło będzie słyszeć dalej. Także pozdrawiam. Miłego wieczoru. Trzymaj się. Internauta, którego zresztą znam, nie wiem, czy u was też występuje, ale zadaje bardzo merytoryczne pytania, mimo kontrowersyjnego niku u mnie w La Liga Bonita i kurwa sud, ja go zawsze cytuję. Menopauza Saszy Gray. Trzy. Co? Czy z racji obecności pani Iwony Niedźwiedź w kanale sportowym możemy spodziewać się jakiegoś programu o piłce ręcznej? Nie. Raczej, ale gości z piłki ręcznej na przykład w Hyde Parku, tak. Co? Fajne. Tak, będą goście, ale programu o piłce ręcznej raczej nie. No, nie. Wtedy, o piłce ręcznej program będzie wtedy, jak się pojawi program o Ligue 1. Będziemy go w pierwszych 15 minut o Ligue 1, a słuchajcie, potem nadszedł czas, żebyśmy z naszymi widzami, po pierwsze, żeby kulki w grę, słuchajcie. Słuchajcie, bo jest taka myśl. Mówiliśmy o tym, że totalizator sportowy obchodzi 65-lecie istnienia i wspierania polskiego sportu. Więc po pierwsze pomyśleliśmy sobie, żeby tutaj te kulki, każda ma jakąś, to znaczy te liczby na kulkach nie są przypadkowe. Otóż one związane są z jakimś wydarzeniem w historii polskiego sportu w tych 65 latach. I teraz uwaga, kulki wprowadzam do bębna maszyny losującej. Ja jestem maszyną losującą. Komisja sprawdza banderole. Pamiętam, że w dawnych czasach uwielbiałem w ogóle, jakbym mały, oglądałem wszystkie losowania. Tak? Te kulki. Pamiętam, twój fetysz? Zawsze w komisji zasiadała pani Felicja Rzepko. Felicja Rzepko? Tak, zapamiętałem do dzisiaj. I w ogóle znam osobiście, poznałem po latach już pana Lotto, czyli... Myślałem, że panią Felicję. Pana Ryszarda Rębiszewskiego. Co pana Felicji? Ja też pana Lotto znam. Prawda? No, bardzo fajny. W ogóle byłem z nim kiedyś w parze. W parze byłeś? W quizie. Był taki quiz nie pod napięciem. Kiedyś był taki wielki quiz wiedzy. Musimy zaprosić pana Lotto. No pana Lotto, no absolutnie. On ma dopiero dobre anegdoty do opowiedzenia. Napiszcie, czy chcecie pana Lotto w Hyde Parku. To jakie historie są. A poczekaj, zanim opowiesz to o bębnie, to mi się przypomniała historia z Szamo. Opowiadałem ci kiedyś, Krzyśku? Nie wiem, jak bo nie wiem. Legia pojechała na mecz do Zabrze. Kolejny rozdział do książki o Szamo. Był mecz Górnik Zabrze, Legia Warszawa. Legia tam oczywiście nie lubiana. I zaraz po meczu, nie wiem czy wiecie, wychodzi się zaraz z szatni, wychodzi się taka jakby... Taka jest taka nawa,
gdzie już stoją kibice wokół autokaru. No i pomiędzy piłkarze... budynkiem klubowym tak, a szatnią. Tak, tak, tak. I, no i ci kibice stoją po meczu, nie pamiętam wyniku. Legia, powolutku przechodzą ci zawodnicy do tego autokaru. I jeden z takim wielkim bębnem stoi ten kibic Górnika. Ale brzuchem czy bębnem? Nie, nie, z bębnem, takim a, wiesz. No takim dobra. Bębnem i strasznie szamo obraża, ale okrutnie. A ten szamo tak idzie, angielska flegma, nawet oko mu nie drgnie. Ja go tak obraża, stojąc od niego 2 metry. I tak przechodzi obok niego szamo, przechodzi. Rzucił swoją torbę do luku bagażowego. Ten go cały czas obraża. Szamo dalej idzie, już wsiada do tego autokaru. Stanął na tych schodach. Odwrócił się do tego gościa, tak na niego patrzy, jak ten go obraża i tak mu powiedział... Wal w ten bębel, baranie, się schował. No dobra, i co z tym bębnem? Uwaga, i losuję. I co zawsze, z tymi kulkami, opowiadaj. Ja losuję kulkę. To jest kulka z numerem 9. Mm. I ten numer 9 jest związany z ważnym wydarzeniem w historii polskiego sportu. Prawda? Tak. Dobrze mówię? Jeden z was wybiera i... opowiada. Kto wybrał dziewiątkę? No ja wybrałem. No to opowiadaj, to ja cię puszczę. No bo nie, no bo to przecież trzeba było naszego ambasadora mieć. Oczywiście, proszę bardzo. Siadaj i opowiadaj. No, słuchajcie, no co ja mogę dzisiaj więcej opowiedzieć o Robercie Lewandowskim. A dlaczego dziewiątka? Bo Robert Lewandowski. No tak, no bo... Z największym wzruszeniem, który gol lewego skomentowany przez ciebie wspomniałeś? Pierwsze moje wspomnienie z Robertem Lewandowskim, może opowiem. Pojechałem na mecz z Nicza Pruszków z Tadziem Pfeifferem, który był wtedy dyrektorem sportowym Groklino Grodzisk Wielkopolski. I to już były takie pierwsze momenty, gdzie zaczęli się ludzie interesować duetem napastników z Nicza Pruszków. No i wtedy więcej bramek strzelał Bartek Wiśniewski, który potem trafił do Wisły Płock. A Radziu Majewski jeszcze był w środku? Musiał być. No to był mocny w ogóle. Lewczuk? Nie pamiętam, czy to była akurat ta sama drużyna, ale tam był Lewczuk, tam był przecież Zawistowski, tam był Majewski, no tam Lewczuk, także było trochę tych piłkarzy, którzy później doszli do reprezentacji czy do ekstraklasy. Natomiast no, gdzieś tam od początku nam właśnie bardziej ten Robert wpadł w oko niż Wiśniewski, mimo że tamten strzelał więcej bramek, no ale potem się to wszystko błyskawicznie potoczyło i już Lewandowski niekoniecznie był zainteresowany Groklinem, tylko raczej klubami, które, no nie wiem czy były lepsze, ale na pewno miały więcej kibiców, bo pamiętacie, no mówiło się i Wisła, i przecież Legia, i jeszcze kilka innych klubów. Czekaj, to w Niczu to jeszcze Legia? Po Zniczu to już pewnie nie Legia. Nie Legia? No. Na pewno Jagiellonia. Mhm. Na pewno Jagiellonia go chciała. Na pewno wybrał Lecha. Na pewno Wisła Kraków go chciała. No było tych klubów, myślę, 4 czy 5 w Ekstraklasie. Także to jest takie pierwsze wspomnienie tego chłopaka w tym żółto-czerwonym stroju. No a potem tak sobie gdzieś ostatnio próbowałem, słuchajcie, zrobić jakieś takie statystyki. Ja nigdy nie prowadziłem statystyki meczów, które skomentowałem w życiu. No pewnie byłoby ich ze 4-5 tysięcy, tak gdzieś mi na oko to wygląda. I pierwszej reprezentacji Polski ze 160, myślę, że zrobiłem. Mój Boże! No, nie zapisywałeś 160, tak oni z 10 grają rocznie? No ile? Ja mam, prawie skomentował wszystkie mecze, które reprezentacja w historii zagrała. Nie, no. Mówię ci, ze 160, jak zacząłem liczyć. No możemy kiedyś usiąść i policzyć. Pomijałem te, kiedy nie miała moja stacja praw telewizyjnych do reprezentacji. No to nie robiłem, ale pamiętaj, że jednak było kilka cyklów eliminacji, że miał Polsat sublicencję i robiłem 10 meczów w każdych eliminacjach. No tak? Mówię, zaczął od 38 roku w Strasburgu z Brazylią. I wiesz, I pewnie, nie wiem, ze 100 bramek w Bundeslidze na pewno, z tych 260 w tej chwili już jeden, które strzelił, bo ma 261, tak mi się wydaje, albo 262, tam traci 7 albo 8 do Klausa Fischera, no bo jednak przez lata była Bundesliga chociażby w Eurosporcie czy Eurosporcie 2 i co tydzień człowiek te bramki komentował Roberta. Natomiast tak jakbym miał dokonać tej gradacji bramek, to chyba gdzieś tam w głowie mam najmocniej tę bramkę na Hampden w Glasgow.
Bo ta bramka była niesamowita w tej końcówce, gdzie Grosik wrzuca niekoniecznie dobrze. Ta piłka gdzieś tam się... To fajnie, także się szczerze, tak muszę ci powiedzieć, no nie żebym ci słodził i kadził, no. Ale tak ją dobrze, tak wiesz, sprzedałeś antenowo, bo to taki ryk ci... Wiesz co, za dobrze nie wiedziałem. Wiesz co, za dobrze nie wiedziałem z tego względu, że wszyscy dziennikarze byli załóżmy po tej stronie stadionu, natomiast firma zajmująca się bandami sprzedała inne bandy na Polskę. Tak. Z drugiej strony, więc musiała być zrobiona druga produkcja telewizyjna, ale oczywiście z drugiej strony nie ma tej infrastruktury. Tak. Więc my akurat wtedy z Tomkiem Hajto poszliśmy między tych kibiców szkockich, wydzielili nam tylko taką taśmą biało-czerwoną miejsce dla polskich komentatorów, ale tutaj wiesz, no nie było wolnej przestrzeni, tylko stawali cały czas ci Szkoci przy każdej akcji. Bezpiecznie było po potem? Nie, no bezpiecznie, no, ale wiesz, na przykład nie było żadnej ubikacji, że ja na przykład podczas meczu dużo piję, wtedy nie mogłem pić, no bo nawet nie było gdzie wyjść się wysikać, bo nie było żadnej ubikacji, także tam przeterminowaliśmy te 120 minut. A to był ten wyjazd, co Darek Dziekanowski miał nieporozumienie z prowadzącym studio? No tak, to był ten wyjazd. To miałeś nieporozumienie. Darek myślę, że po latach trafił dzięki temu meczowi, dzięki tej transmisji znowu na pierwszą, stronę Daily Mail. A co to było za nieporozumienie? Studium jest na widoku ludzi, tych kibiców szkockich, więc tam coś, co się zdarza w kanale sportowym. Znaczy nie, wiesz, ponieważ Anglicy, to Krzysiek pewnie potwierdzi, są świetni w tytułach, bo tam się zatrudnia nawet specjalnie ludzi po to, żeby układali tytuły i nie tylko na pierwszej stronie gazety, ale nawet tytuły artykułów. I oni się bardzo fajnie, bo to jest w ogóle łatwiejsze w angielskim niż w polskim, fajnie się bawią słowem. Tak. I wiele słów ma jednak podwójne, potrójne, poczwórne znaczenie. Tak. I pamiętam właśnie to zdjęcie Darka następnego dnia na pierwszej stronie i coś taki był tytuł na zasadzie Jackie znów uderza. Jackie strikes again. Było inne słowo, ale... Knockout, tak? Więc teraz tak. Dziewiąteczka. Ale zobacz, 9 jeszcze Lewandowski, bo 9 też 9 minut Lewandowskiego słynne, nie? No. Tak, z Wolfsburgiem, ale to akurat ten mecz robił Andrzej Janisz z Wolfsburgiem, kiedy Robert wszedł. Także... A Realu Madryt też nie ty, bo to, nie, to bo Sergiusz Ryczeli. Kto inny miał prawa do Ligi Mistrzów. I 9 sekund, które doprowadziło ostatecznie do zwolnienia. Dużo krzeseł, dlaczego? Nie, to fajnie tak rotacyjnie. Tak, ja też się źle czuję. Ale ja poproszę reżyserkę, żeby sprawdziła mi jedną rzecz, bo ponieważ wiem, że tu jest taka kulka. Specjalnie to zrobił, żeby znowu się przedefilować. I będzie kulka się odnosić do turnieju Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, między innymi. Ja już to wiem, bo to wiesz, że trzeba mieć taką wiedzę insajderską. Bym bardzo poprosił, żeby ktoś mi sprawdził, kto grał z dziewiątką w Barcelonie. Wydaje mi się, że był to Mielcarski. Z numerem 9 na igrzyskach w Barcelonie. No ja zapisuję numer 9, uwaga, na kuponie. To jest bardzo ważne, tak? Słuchajcie. Na blankiecie, nie na kuponie. To się bo Jusko nie grał z dziewiątką. Zrobiłem, tutaj zaznaczyłem dziewiąteczka i to jest pierwsza liczba. Czy Józek grał z dziewiątką? No, sprawdza reżyserka. A ja losuję kolejną kulkę. Kto wybrał numer 20? Ja wybrałem numer 20. To patrzę do ciebie. Z maszyny, z bębna. Pinga. Numer 20, bo to w piłce nożnej taka liczba nieoczywista nie kojarzy się z piłką nożną tak naprawdę. Dziesiątka się kojarzy z piłką nożną, dziewiątka się kojarzy z piłką nożną, a tymczasem 20 to numer i Zbigniewa Bońka, i Wojciecha Kowalczyka na igrzyskach w Barcelonie. I ja muszę powiedzieć, moja taka pasja do piłki, miłość do piłki zaczęła się od Barcelony w 92. Mimo, że te mistrzostwa, te igrzyska głównie słuchałem w radiu, a nie oglądałem. To jest nawet lepsze, bo to w sobie wizualizujesz tych bohaterów, wyobrażasz sobie, jakie te akcje były nieprawdopodobne, potem się okazuje, że ktoś tam z metra trafił przypadkiem piszczelem, a w radiu to pięknie brzmi. W każdym razie 20 to jest numer, który mi się kojarzy z sukcesami polskiej reprezentacji. Pierwszej, bo Zbigniew Boniek, i olimpijskiej, bo Wojciech Kowalczyk. Jutro chcę ci powiedzieć, też będzie opowiadał Andrzej Iwan o Mistrzostwach Świata 82. I ma bardzo ciekawą teorię na temat tych mistrzostw. Ale nie będę. Ale zauważ, że zawsze jak tą 20 też mamy przed oczami, to ja widzę ten łańcuszek, który się odbija Bońkowi po meczach z Belgią. Jak się cieszy. Natomiast z Wojtkiem, ja wam powiem szczerze, bo nigdy wam tego nie opowiadałem. Ile my mieliśmy? Po 19 lat, jak były igrzyska. No. Ja wam powiem szczerze, ja się rozpłakałem.
Jak my przegraliśmy ten mecz, ja się rozpłakałem. Ja oglądałem ten mecz u kolegi na pierwszym piętrze, pamiętam do dziś, przy ulicy Sportowej w Dębicy, ponieważ no, kolegowaliśmy się z Arkiem Kłakiem, bo on przyjechał bardzo młodo do Dębicy w wieku 16 lat, bronił w Wiglopolu. Jak miał 16 lat, to już debiutował w drugiej lidze i, no, i pojechał na te igrzyska. I jak w tej 90. minucie, najpierw była euforia, to tam wiesz, pękały kolejne butelki i byliśmy na kolanach, jak Kowal strzelił przed przerwą na 1-0 dla Polski. Natomiast w tej 90. minucie, jak dzisiejszy wiceprezes PZPN-u kopnął na rzut rożny zamiast wałt, i po tym rogu straciliśmy bramkę na 2-3. To było wieczorem, twoim zdaniem? Wieczorem. Nie, wieczorem. No, pewnie, że wieczorem. Wiesz, finał piłki nożnej. No, normalnie my płakaliśmy. Taka cisza była piłkę w tym oglądasz? Domu. Piłkę oglądasz czy nie? A ja ci powiem, że... Czekaj, poproś mi Iwonę. Zdarza się, że ekstraklasę. Tak? I jak o, i przez chłopaka. Tak. Głównie przez, tak, głównie przez faceta. A to znaczy nie, lubię patrzeć na piłkę nożną, ale co nie jest tak, siara? Że wiesz, że śledzę i o, Liga Mistrzów. Ale... Mati powiedział o tym, że płakał. Czy wy się zastanawialiście kiedyś, czy jest jakakolwiek dziedzina życia, która powoduje, że jest jakaś grupa ludzi i jedni płaczą ze szczęścia, a drudzy płaczą ze smutku? Która powoduje takie emocje wśród grupy jak ludzi. Jak sport. Jak sport, tak. No, muzyka, kino. No, nie, ze szczęścia, nie masz ze szczęścia i ze smutku. Ale nie w tym samym momencie. Tak, ale nie w tym samym momencie. A mi się też zdarzyło kompletnie płakać. Mi się wydaje, że taką czynnością jest na przykład picie wódki. Niektórzy wtedy... Na smutno. No, no, nie są. Zasadne, ale... Głębokie. Zasadne. I głębokie. Zdarza się, tak. No, ale, zdarza. Ale strasznie, ale, patrz, zdarza się. Byliśmy tak wysoko, a tak spłyciłeś. Ale a propos euforii, jaką wzbudza piłkarza, to gdybym ja miał przypomnieć gola Roberta Lewandowskiego. Jeden to na pewno niezapomniany ten na Euro Grecji. No bo wiecie, zaczyna się Euro w Polsce. Na tym Stadionie Narodowym cudownym jesteśmy i obejmujemy prowadzenie Robert Lewandowski. Że taka piękna bramka, to stadion się uniósł. To był taki moment tak euforyczny. Ale na tym samym stadionie mecz Polska-Armenia. Pamiętacie, po aferze alkoholowej. Błaszczykowski wrzuca. 1-1 Błaszczykowski wrzuca. Tak? Nie. Błaszczykowski wrzuca, lewy strzela w doliczonym czasie i dzięki temu wygrywamy 2-1 z Armenią. Strzał i pamiętam obrazek z loży VIP, gdzie był były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski i obecny Andrzej Duda. Wpadają sobie w ramiona. Wyobraźcie sobie inną sytuację, gdzie tych dwóch gości, tak dalekich od siebie politycznie, wpada sobie w ramiona, a tutaj po prostu ale przypomnij nie było sobie, jak wyglądała ta końcówka. Tam w 90. minucie Armenia idzie 2-1 i ma sytuację do strzelenia bramki. Jak on się nazywał? Pamiętam, ale tak. Turecki Ormianin. I jest bramka na 2-1 dla Armenii. I z tego starego fragmentu gry ja później rozmawiałem z Kubą i z Robertem i to troszeczkę tak wyglądało, jak czasami wiesz, idziesz ulicą, o czymś myślisz i nie widzisz tłumu dookoła. I Kuba gdzieś tam rzucając piłkę na pole karne widział tylko Lewandowskiego. On gdyby nie koncentrował się na tym wszystkim, co dzieje się wokół, tylko na jednego piłkarza była ewidentnie ta piłka grana i Robert też wiedział, że do niego. No strzelił przecież bramkę też na wagę awansu na narodowym z Irlandią, tak, z głowy. No także trochę tych goli tutaj postrzelał. Chyba najpiękniejszą swoją bramkę też. Chciałem tylko dokończyć, że ja finał igrzysk słuchałem w radiu na obozie harcerskim. Jaki miałeś stopień? Nieważne. A gdzie był ten obóz? Gdzieś nad jeziorem. Dziewczyny ładne? No i komary gryzły? I 100 osób wokół jednego małego radyjka po prostu nastawionego na maksa. Co, telewizora nie mieliście? Jakoś w tym lesie nie było, wiesz? A ty wiesz, co to jest? Słuchaj, czy próbowaliście kiedyś posłuchać kiedyś meczu? Gdzie był telewizor? Byłem. No. Byłem. Słuchajcie, to ja tylko powiem, a czy próbowaliście kiedyś słuchać meczu i oglądać go telewizora na kulach? Nie, trudne. Mi się to nie to jest znakomite, ponieważ właśnie tak jak powiedziałeś, komentarz radiowy, ci komentatorzy tak mogą bardzo podkręcać emocje i jak i kiedyś jak ja uwielbiałem Studio S13, to w ogóle jestem wychowany na Studio S13 w radiowej jedynce i łączyłeś tam Tadeusz Kwaśniak, ktoś tam się tego, po tych stadionach, Andrzej Janisz, tu, tamto, bo już... A co w Krakowie? I tak, co w Krakowie się zaczynało i bardzo groźna akcja lewą stronę, cały czas było to krany boskie, co się dzieje na tych stadionach. I potem jak oglądasz potem sobie taki mecz i Andrzej, Janisz, pozdrawiam cię bardzo mocno i Andrzej komentuje i podkręca atmosferę.
Włączasz w tym samym momencie telewizor i patrzysz, że piłka jest... metrów do bramy. Gdzie tam? 60 w ogóle na swojej połowie klepią, ale Andrzej to jeszcze były czasy, ta końcówka lat 90., gdy doszedł taki miks, komentarz w radiu plus obraz zakodowanego Kanal Plus. Coś tam było widać, jakieś tam kontury. Muszę wam opowiedzieć, jak ja pamiętam finał olimpijski. Ja jeździłem wtedy, w ogóle nic nie oglądałem na igrzyskach, bo jeździłem autostopem po Europie, więc w ogóle nie oglądałem telewizji, ale... Nie miałeś telewizora w lesie? Nie. To nie były te czasy, że... Nie oglądałeś w komórce? I słuchajcie, i przyjechaliśmy z kolegą do Amsterdamu i ludzie, bo to było bardzo często, że ludzie, którzy już nas brali na stopa, zapraszali nas potem do siebie, my u nich nocowaliśmy, tam dzień, dwa spędzaliśmy i on i takie małżeństwo holenderskie powiedziało, ale zabieramy was dlatego, że jedziemy na imprezę, bo są igrzyska w Barcelonie i jakiś cała było party po to, żeby oglądać, już nie pamiętam co to było, raz jakieś powiedzmy finały w pływaniu, coś holenderskiego, gdzie byli holenderscy sportowcy. Ale jak my dowiedzieliśmy się, że Polska gra w finale turnieju piłkarskiego i ci Holendrzy, jak usłyszeli, to nam włączyli to w telewizji i całe to party się wyniosło. My zostaliśmy sami w salonie i oglądaliśmy mecz Polska-Hiszpania, a wszyscy byli trochę wkurzeni, bo się umówili tam, żeby oglądać już, nie wiem, tam Hugę Banda, czy jakiegoś tam pływaka, czy nie wiem, turniej, coś innego w każdym razie, holenderskiego i gdzieś sobie zostali na balkonie. Party się zaczęło gdzie indziej, które przyszło tam tylko po to, żeby oglądać igrzyska, a tu dwójka Polaków, ale powiedzieli, no nie, oni muszą, no finał piłki nożnej, oni muszą to obejrzeć. Słuchajcie, zanim następna kulka, to ważna informacja dla naszych widzów, dlatego że tak, ja już na naszym kuponie odkreśliłem... Blankiecie. Blankiecie, zaznaczyłem 20. I blankiet. I deal jest taki, widzowie, prosimy was, napiszcie na czacie liczbę do 49, no bo nie więcej nie można, do 49, która kojarzy wam się z czymś ważnym w historii polskiego sportu. Ja zaraz wybiorę ją na czacie, dopiszę i ten, którego wybierzemy, no jeśli trafimy te 20, 20 milionów, to się dzielimy z tobą. Dobrze, chodzimy, czyli 9 i 20 już 9 i 20, 20, tak? 20 ja teraz... tylko doprecyzuję, pozwól, bo tutaj pewnie też edukacyjna funkcja tego programu. Z 9 rzeczywiście grał Grzegorz Mielcarski, tak mi się wydawało. Z 11 grał Andrzej Juskowiak, co ciekawe. Jedna bramka tak. Na Igrzyskach Olimpijskich, Grzegorz Mielcarski w meczu z Włochami, taki taś-taś. Na wślizgu przyjmował na 3, kopnął, ale wpadł. Strzelił. A do Porto trafił. Nie mamy kulki dla Iwony, aha, bo nie przewidzieliśmy odpowiednio wcześniej, ale gdyby tu była w przyszłości kulka, gdyby tu była, to z jakim miałaby numer na sobie związany z dla ciebie ważnym, z ważną liczbą w historii polskiego sportu? No może właśnie, z tobą, moja jest związana ze mną i nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś turbo buńczucznie. Prosimy o uzasadnienie, tylko dodam. Świetnie. Musicie uzasadnić na tym czacie, czemu ta liczba, a nie podać samą liczbę. Z polski sport, ale nam też chyba chodzi o to, żeby wygrać, nie? Tak, tak. Piątka jest dla mnie niezwykle szczęśliwa. Całą karierę grałam z numerem 5. Jak nie mogłam, a raz tak było, że nie mogłam, to grałam z 55. No tutaj jest limit do... Zresztą tak wybrałabym piątkę, niezależnie od tego, jaki byłby limit. Tak. Ja wybieram piątkę, mam nadzieję, że ta piątka nam przyniesie grałaś szczęście. Grałaś zawsze w klubie i w reprezentacji zawsze z piątką? Tak. W Danii też grałaś z piątką? No w Danii miałam jeden sezon, w którym grałam z 55, bo była piątka zajęta. A powiedz, czy, nie chciała ci oddać? Czy są wojny, są wojny o numery, czy hierarchia decyduje najczęściej? Bywa wojna. Ale co, za włosy? Czy tak jak mówiłaś, że ten klej sobie z tych piłek. Jak rzeki z Iwanowa, nie, ale można się pokłócić o numer. Tak? Myślę, że do rękoczynów nie dochodzi, ale no numery są, dla mnie numer był ważny. Nie były ważne dla mnie absolutnie żadne jakieś rytuały, bo tam laski czasem grają w jednych gaciach całą karierę, czy tam pół kariery. A, dobrze, albo... myślałem, że przez cały sezon. Tak się skrzypie. Na czacie piszecie liczby, ale my musimy prosimy o liczby z uzasadnienia, na przykład 10 jak Dejna, to już jest coś. 17 jak Słowem Adam Gajewski, jaką bolesną liczbę tutaj podrzuca. No wysilcie się troszkę, wysilcie. 3. Tyle razy polska drużyna grała w Lidze Mistrzów. To jest troszeczkę smutne. Właśnie, kolejna liczba 1. Tak, 1 to jest moja. To jest twoja. A poczekaj, bo jeszcze chcę Iwony dopytać o coś. Zanim powiem o jedynce mojej. Zaraz powiem. Iwonka, podobno bardzo dobrze po duńsku mówisz. Możesz nam coś powiedzieć po duńsku? O. Powiedz nam coś po duńsku. No, weź to za... Powiedz coś za...
We still here o snaga o sport o yeah. Może być o sport, może być o tym. Ale już nie tak bardzo dobrze, ale już nie tak bardzo dobrze, bo no ile, 6 lat minęło, jak wróciłam i jakoś tak nie odświeżyłam tego języka. Ale pisałaś też po duńsku? Tak. Skończyłam szkołę generalnie. A ile lat grałaś w Lani? 6. No to już jest kawałek czasu. No i taki był wymóg też, że ja się muszę tego języka nauczyć. To dłużej tylko fucking Polak grał, nie? Fucking Polak z 10. Padłaś na arkałonyszkę w Lani? Nie, ale czytałam książkę. Że... Okay. I co, zgadzasz się z wieloma tezami, czy nie? Może z dwoma. Myślę, że Duńczycy są nacjonalistami i są trudni w obyciu, aczkolwiek sprawiają wrażenie takich bardzo przyjaznych i uśmiechniętych. I to jest mocno moim zdaniem najlepsze też na pokaz. Miejsce do życia. Ale wiecie, zdarzyły mi się takie sytuacje, w których no, na przykład ktoś nie chciał ode mnie, ktoś przychodził, pytał, czy mam pastę do zębów, po czym brał tubkę, widział, że ta pasta jest z Polski i odkładał. No, albo jechaliśmy na obóz, i ten obóz był w Czechach i one nagle robią listę, że swoje płatki, swój chleb, swój tuńczyk, jakieś takie zapasy robią, jakby co najmniej jechały, nie wiem, do kraju trzeciego świata. I Niemka się zapytała, że po co wy to robicie, no bo nasze jest najlepsze. Więc ja w pewnym momencie mnie to strasznie męczyło i dlatego zdecydowałam, że chcę wrócić do Polski. I jesteś u siebie najlepiej, tak. I super, zanim o jedynce, wisi widz bardzo długo. No nie, no to, pewnie, to, odbieram, widzu, przepraszamy, że tak długo, jedź. No witam serdecznie. Mejden, kanał Kibita się kłania. Witamy. Panowie, lecicie w kulki, bo 20 minut czeka, ja to mega długo. No bo to... Sorry. Masz jakąś liczbę fajną dla nas? Znaczy, że jedna rzecz. Koszulki fajne, ale bez zadruku, bo wyglądałem jak u pięciolatków. Aha. To taki lekki hejcik. Ale tak poza tym to bardzo fajnie to prowadzicie. Tutaj jest fajna atmosfera, ciężko się tego słucha tak z boku na telefonie. Bo tutaj koleżanka widzę, że no po prostu rozwala system. Ja. To ty. Dzięki. No mi sama długie włosy, ale kobietą zdecydowanie nie jest. Okej. Słyszę, nie rozumiem też. Mam długie włosy, ale kobietą zdecydowanie nie jestem. A, tak. Proszę. No czy, że Michał, nie, żeby było ten, dobrze wszystko wymiany. Bo tak strasznie trzeba was słuchać. No właśnie my cię i vice versa. Szczerze mówiąc. No dawaj. No dobra. To teraz pytanie mam do Krzyśka Stanowskiego. Generalnie stanął, powiedz mi, bo powiedziałeś jednym ze swoich stanowisk, że Jerzy Zęczek generalnie będzie wygrany po tym, jak zakończył pracę z kadrą. A ja uważam, że tak naprawdę jest przegrany i zawsze będzie przegrany, ponieważ jeżeli Paulo Sousa, powiedzmy, osiągnie sukces, to będzie to wszystko, że naprawił wszystko po brzęczce. Jeżeli przegra, to tak naprawdę będzie po prostu wszystko zwalone na brzęczka. Bo było mało czasu, bo po prostu wszystko było zepsute. No to na to. Okej, no to się nie zgadzamy w tej kwestii. Ja uważam, że byłoby tylko gorzej z Jerzym Brzęczkiem, gdyby został na stanowisku, a tak może zawsze udawać, że... Znaczy nie, no jeśli ja uważam, że to dobrze, że go zwolniono, tylko że już za późno na to wszystko. No jasne. Ja tu zapisuję dobra. Wasze dzięki bardzo wielkie. Fajne dziękujemy propozycje. Ci bardzo. Dobra. Dziękujemy. Ja też prosimy prezesa. Michał, jestem ciekaw, czy wybrałeś podobną do mojej liczby. Dwie mi się spodobały z czatu liczby. Ja na razie wybrałem takie i bardzo możliwe, że to wygra 3. Tylko, no, niech to się powiększy. Już. O, Sowa 15. 15. 15, Bogdan Wenta. Bogdan Wenta. 15 sekund Wenty. Mamy dużo czasu. Kacper 2619. 19, bo tyle traci Lech. Taka propozycja jest. Krystian Ciempiel 39. Liczba zwycięstw Pucharu Świata Małysza i Stocha. Akurat stanęło na 39. 15 mi się podoba i jeszcze spodobała mi się 29, dzień założenia kanału sportowego. Mi się też podoba 15, bo jest piątka, więc ja mogę chętnie oddać. No, nie. Mamy 6 liczb, musimy wybrać. 6. To jest smok. Smok musi wyjaśnić, dlaczego jedynka. Co jedynka się czai za jedynką? Jedynka, ja już znałem wasze wybory. Wiedziałem, że Mati wybierze 9, że Krzysiek wybiera 20, a ja sobie wymyśliłem, pomyślałem o jedynce, żeby was, również was skłonić do pewnych opowieści i wspomnień, bo jeden jak pierwsze sportowe wspomnienie, jakie w ogóle macie.
sportowe, piłkarskie, coś, co wam naprawdę przychodzi do głowy jako najstarsza, jaka najstarsza taka rzecz, nie musi być związana z wielkim sportem. Nie, nie musi być związana z wielkim sportem. Jak tak sobie pogrzebiecie w pamięci, to jaka jest pierwsza rzecz, która wam przychodzi do głowy, którą pamiętacie rzeczywiście ze sportu? Ja się urodziłem w roku 73, nie pamiętam ani 73, no siłą rzeczy, miałem wtedy 3 miesiące, ale nie pamiętam naturalnie ani 74, ani 78 roku też nie pamiętam. Wydaje mi się, że takie pierwsze wspomnienie, jakie mi przychodzi do głowy, to jest bramka, słuchajcie, Wiesława Wragi, strzelona Liverpoolowi, która nie do końca ale została dobrze jesteś. Pokazana. No, to jeszcze w czarno-białej telewizor. Ale mówisz ta w głowie? Wiesław Wraga. Ta z głowy z Liverpoolem. Tak, tylko że tego gola, nie wiem, czy dobrze pamiętasz, jak sobie wklepiecie tego gola na YouTubie, Wiesiu Wraga, niski chłop, i on strzelił z linii pola karnego, albo tak z za pola karnego. Nie, no tak z 15-16 metrów. No wiesz, ale widzisz, nie wiadomo, ponieważ operator kamery się spóźnił i nie widać tego momentu, kiedy Wraga uderza. On jest, jak kamera jest przesuwana, to piłka już leci. I pokonał Brusa Grobelara, widzę, wyeliminował wtedy Liverpool. Naprawdę wielki, wielki, wielki klub, jakim był wtedy pierwszą Liverpool. Pierwszą chyba Tłokiński. Tłokiński, Surlit? Nie wiem, nie pamiętam. Albo Sur... No zaraz pamiętam. Zaraz Tłokiński. Tam to napiszę. Tłokiński. Mirosław Tłokiński. Tłokiński drugą strzelił Wraga. To jest moje pierwsze wspomnienie. Wiesław Wraga strzelający gola Liverpoolowi na czarno-biały telewizor miałem w domu, oglądałem. To było dla mnie, wiesz, wtedy mecze piłkarskie to były najczęściej tylko drugie połowy. I to był jeden mecz na dwa tygodnie. Moje pierwsze wspomnienie, słuchajcie, wyścig pokoju, gdzie rodzice gdzieś mnie zabierają, gdzie oglądamy trasę, metę, bo to Warszawa, no to tu albo się zaczynało, albo się kończyło, przejeżdżał i na pewno Szurkowski, to teraz to wróciło, kapsle, z którym się najpierw, u mnie najpierw na pewno było kolarstwo i fascynacja Szurkowskim. To był ten jeden dzień, kiedy się kupowało Trybunę Ludu, żeby mieć składy ładnie wydrukowane, żeby w kapslach potem rodzicom w ogóle wyciąłem z encyklopedii takiej 12-tomowej flagi, żeby mieć na kapsle. Ja też zniszczyłem. No. Iwona, twoje pierwsze wspomnienie sportowe. Wstrząsienie mózgu. Chciałam was zapytać, czy ktoś z was uprawiał sport? Zawodowo? Tak. Zawodowo? Ale tak, znaczy nie zawodowo, wiem, że nie, ale w sensie, czy na przykład tam do dzieciaka, do 16 roku życia trenowaliście coś? Wszystko. Całe życie, ale nie, tak zawodowo to nie. No, znaczy, nie mówię, że zawodowo, bo no, tylko do na przykład tam, nie wiem, od 10 do 16 roku życia, czy tam do 18, nie. Bo to zazwyczaj w 18 roku życia się podejmuje poważną decyzję, czy żeby iść dalej. Żeby chodzić cały czas do klubu. Tak, czy iść to dalej, czy postawić na naukę i wówczas większość osób... Postanowiliśmy na kuby nocne. Czyli nie, no, żadne z was nie. Znaczy, no. Trenowaliśmy, ale to nie ale w klubie, bo ja nie miałem zgody z domu. Nie miałem zgody, ja tam wycisnęli na naukę. Ja? No nie, na naukę. Ale czemu pytasz? Bo to jest jakieś, coś się za tym kryje. Nie, no bo moje wspomnienie ze sportem pierwsze, no to jest jednak wstrząsienie mózgu. Twoje własne wstrząsienie mózgu. Tak, no u mnie ten sport był od, nie wiem, 11-12 roku życia. Mam wrażenie, że wszystko, co się wydarzyło do tego czasu, to nie pamiętam tego, jakby nie zarejestrowałam. No to nic dziwnego, że po wstrząsieniu mózgu się nie pamięta, co było wcześniej. Znaczy, wiesz, no jedne to są wspomnienia jakby tego podwórka, wszystkie te zawody międzyszkolne, międzywojewódzkie i tak dalej. Druga to jest jakby taka pamięć już nasza, nazwijmy to zawodowa, kibica. I ja mam tak jak Tomek, że praktycznie fotograficznie pamiętam już Mundial 8-2. Resztę te wcześniejsze mecze to jak przez mgłę. Miałem taki malutki biało-czarny telewizorek, gdzie się przełączało w ten sposób te kanały. Nie było pilota. Nie pilota, nawet nie było guzików u mnie, tylko tak się wiesz, to się przekręcało. Takie turystyczne. Tak, i to był taki mały biało-czarny telewizorek. Pamiętam, oglądałem to, bo moi rodzice niekoniecznie gdzieś tam się interesowali sportem. Raczej tacie tam było bliżej do kultury. Natomiast no, na pewno mam cały czas w głowie te wielkie turnieje Izwiesti, gdzie była transmitowana trzecia tercja. Stefan Rzeszot, świętej pamięci, nieodżałowany, komentujący ZSRR Kanada, ZSRR Stany Zjednoczone. A drugie takie wspomnienie właśnie już bliżej mnie, no bo to jednak ten sport u mnie w rodzinnej Dębicy to był na bardzo wysokim poziomie i mistrzowie świata, Europy, olimpijscy w zapasach i potem boks na najwyższym poziomie i piłka. No takie małe miasteczko, ale było dużo państwowego biznesu, czyli tego mecenasu sportu. Ale ja pamiętam do dziś mecz Wisłoka Dębica, Piotrkowia-Piotrków Trybunalski. Było mordobicie? Trzecia liga, grupa 8. Dlaczego pamiętam? No. Dlatego, że dostałem w domu ultimatum, że jeśli nie pójdę na 8.30, to była sobota, na egzamin do szkoły muzycznej,
To nie mam zgody, żeby iść na mecz. Ja z tymi łzami w oczach jako dziecko, a miałem chyba, no nie wiem, 8 lat, 9, musiałem iść na ten egzamin, żeby iść na mecz trzeciej ligi, bo dla mnie to byłaby tragedia, gdybym, wiesz, nie poszedł. A na skrzypcach grałeś? Na skrzypcach, na parkową. Tak, i gdybym tego meczu nie zobaczył, więc... Pamiętasz wynik? Nie, w wyniku nie pamiętam akurat tego meczu. Pamiętam wyniki, na przykład pamiętam Śnieżki Dębice, jak w stan wojenny wprowadzili w 81 roku, to 10-5 wygraliśmy w sobotę. Impreza, a na drugi dzień, bo ja mieszkałem koło lodowiska u babci, no miałem 200 metrów do lodowiska, codziennie się na lód chodziło, no to następnego dnia właśnie, jak nie było teleranka, te czołgi na ulicach i w ogóle nie było muzyki przed meczem, nie było jakiejś zapowiedzi speakera, jak zawsze taka psychoza i przegraliśmy z tą Odrą Opole wtedy, pamiętam, 4-6. To była druga liga w hokeju. Także tak, Grotor czy Iglopol? Nie, w hokeju Śnieżka Dębica. Śnieżka. A twoje pierwsze wspomnienie? Właśnie, Stan. Moje? Wiesz co, jak przez mgłę kojarzę nazwisko w ogóle Jana Urbana, że... Znaczy ja jestem za młody jednak, żeby Jana Urbana z tych czasów, gdy on grał dobrze w reprezentacji, pamiętać. Ale tak mi się wbiło do głowy, że mój tata oglądał mecze i Jan Urban, że ja uważałem, że to jest jakiś w ogóle przepiłkarz. Tak, ale w mojej głowie to był, wiesz, Diego Armando niemalże, nie? I pamiętam, że to jest taki pierwszy piłkarz, o którego istnieniu wiedziałem. Nie wiedziałem, że istnieje Boniek, a wiedziałem, że istnieje Jan Urban, bo jakiś jeden mecz mi się tak zakodował. Pewnie z Irlandią, ten 3-3, co przegrywaliśmy za kadencję Andrzeja Strylała i Aśmy chyba dwie strzelił w tym meczu. Właśnie, panie Andrzeju, ale posłuchaj, mamy pamięć, to straszny głupot. I na przykład zapomnieliśmy o tym. Nie zapomnieliśmy. Właśnie przypomnieliśmy, bo ja to właśnie wywołać. Specjalnie tutaj przeszliśmy do Andrzeja Strylała. Tak. Dzisiaj są 81 rodziny trenera Strylała. Stary, świetnie. Panie trenerze, zdrówka. Wszystkiego, ale trener to, wiesz, ma pamięć lepszą od nas wszystkich. Tak. I niech tylko go... Jak to zawsze Czesław Michiejczyk mówi, Andrzej Strylał pamięta, kto wyszedł trójką na lotnisku w Taszkencie. 100% jak grali w karty. Tak. W trzecim rozdaniu, tak. Dzisiaj też urodziny Sławka Peszki. No, oczywiście. Będzie się działo, będzie zabawa u nas po Hejk Parku, znaczy po zebraniu. U Sławka pewnie się dzieje. Sławuś, wszystkiego. Będzie się działo! Będzie zabawa! Vive la Pologne! Vive la Pologne! Nie w Dubaju, wieczysta na zgrupowanie do Dubaju, tak? Poleciała. Do tego samego hotelu, w którym była Legia Warszawa. Te same boiska, więc się bawią grubo. Ale tam była jakaś duża w ogóle z Estonii, która przyleciała tam na 3 czy 4 tygodnie z rodzinami. Serio? Nie wyszli z pokoju pewnie. My się jaramy, że tam Legia pojechała na 2 tygodnie. A to jest zgrupowanie, z rodzinami. Krzysiu, ja tylko chciałem powiedzieć słówko w uzupełnieniu jakby twojej takiej, no twojego pierwszego wspomnienia gwiazdy polskiej piłki. Janek Urban, bo nie wszyscy pamiętają. Uważam, że gdyby on się urodził dziś, kosztowałby 50 milionów i zarabiałby 10 milionów euro rocznie. Taki to był piłkarz. To naprawdę, tamta reprezentacja nie mogła odnieść żadnego sukcesu, ale... Przecież miał warunki fizyczne. Ale ja byłem zawsze fanem jego talentu, to był napastnik kompletny. Dribbling, uderzenie, gra głową, no naprawdę... Mateusz, wszystko prawda, ale 7 goli w reprezentacji. No, nie 77, tylko 7. Nie, ale Krzysiu umiał grać w piłkę, ja naprawdę wiem, mało kto. Słuchajcie, ostatnia kulka? Znaczy z tych takich, które mamy. Moja ostatnia kulka to... Ale wpisałeś te liczby, bo już mamy 4. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w skarbonkach jest już ponad 45 tysięcy złotych. Wow. Ładnie. Super. A przypominam, że skarbonki działają do 27 lutego, więc to nie jest tak, że kończymy dzisiaj i już nikt nic nie może dorzucić. Zanim ostatnia kulka i takie podsumowanie kuponu, blankietu, to jest widz z nami, prosimy bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam was serdecznie, bardzo miło się was słucha. Ja dzień zacząłem z Weszło FM i urodziny pana Strylała to oczywiście wszystkiego najlepszego. Natomiast przy okazji tych wspomnień, przyznam szczerze, że właściwie to mnie zmusiło do wykonania telefonu, bo pierwsza sprawa, którą pamiętam właśnie z piłką nożną związaną, to futbol i Meksyk. 86 rok, ja jestem rocznik 77. Pamiętam w Starym Rubinie, oglądając pierwszy mecz, cienie padające na środek boiska, ujęcie z góry. Tak. Pewnie pan Mateusz pamięta to.
To wyglądało kojarzy. Trochę jak takie UFO, prawda? Bo ja wiem, o czym tak ty mówisz. Tak jest, dokładnie, panie Tomaszu. Tak jest, dokładnie tak to wyglądało i to jest moje pierwsze skojarzenie. Natomiast muszę się podzielić jeszcze jedną refleksją a propos Igrzysk Olimpijskich. Miałem przyjemność oglądać też takich trochę nietypowych, panie Krzyszku, warunkach. To znaczy na działce w Urlach. Ci, którzy są z Warszawy, wiedzą, Urle, czyli pół Warszawy ma tam działki, albo przynajmniej miało. Ja tam kiedyś właśnie w tym 92 spędzałem wakacje i oglądałem w takim małym 14-calowym, czarno-białym telewizorku właśnie ten mecz. Najpierw euforia 1-0, później 2-1 i załamanie, słowo daję, wyszedłem z tego domku na takich betonowych małych schodkach, usiadłem przed tym domkiem. Urle to równa się też rzeka Liwiec. Ona niedaleko płynie. No i siedzę sobie na tych schodkach, załamany, 2-1 jest. I nagle słyszę takie wielkie gol po rzece niosące się. Było 2-2. Naprawdę, uwierzcie mi, że to jest coś, co zostaje z człowiekiem do końca życia. I to jest piękne. Po prostu piękne. Nawet to, że to było 3-2, człowiek sobie nawet nie zdawał sprawy, jaka waga jest tego medalu. Tyle lat. Rocznik 77 jestem. Natomiast jeszcze jedną rzecz muszę dodać. Pani Iwono, powiew świeżości. Mam nadzieję, że uda się pani tutaj wprowadzić swoje rządy. Natomiast trzeba się uzbroić też w to, że potrafią padać bardzo trudne pytania i trzeba być mocno czasami odpornym na dziwne czasami pytania. Bardzo serdecznie dziękuję za ten kanał sportowy, bo to naprawdę świetna sprawa. Wstrzeliliście się idealnie. Idealnie się wstrzeliliście. Pandemia pomogła wam po prostu wypłynąć na szerokie wody. Mam nadzieję, że się kanał będzie do tego stopnia rozwijał, że kiedyś sobie spokojnie usiądę i oglądnę w nim jakiś taki ligowy mecz. No może nie pierwszą polską ligę, natomiast no niech to będzie choćby czeska, czy jakaś, nie wiem, białoruska. Życzę powodzenia. Spokojnie, i tego doczekamy. O Iwonę dziękuję. Się nie bój, Iwona bardzo siedziała dziękuję. Kilkanaście lat w szatni. Ale widzieliście, jak Iwonie kojarzy się rządzenie, że swoje rządy wprowadził, tak zrobiła. No i od razu. Ty, ale musisz powiedzieć, pasują ci te rękawiczki, jak będziesz tak chciała. No właśnie, nie, na bal, to takie rękawiczki do tego, do biżuterii. Najmniej się boję kontrowersyjnych pytań. Na tego się boję najmniej. A najbardziej? Nie mam. No najbardziej się boję tego, że nie będę potrafiła poprowadzić ciekawie rozmowy, bo uważam, że to też jest spora umiejętność, ale to akurat tych telefonów i tego... Słuchajcie, czekaj, poczekaj, zanim jeszcze dasz tą ostatnią kulkę, bo to jest dobra historia mi się przypomniała, a propos tego okrzyku gol. W którym roku Widzew grał z Brandby? Pamiętacie to słynne spotkanie? Panie Brondby. No to było rok Brondby. Po Legii. Czyli 95? To naprawdę z Brondby? Przez tyle lat, że czytaliśmy nazwę tego klubu? Kurde. Brondby? Brondby. Tak, bo to jest takie przekreślone, nie? Tak, tak. No, nigdy jeszcze, że ktoś nie powiedział Brandby Kopenhaga, nie? Brondby. Wreszcie czegoś, nauczyliśmy się czegoś w tym programie. I teraz słuchajcie, jest mecz Brondby, Widzew Łódź, rewanżowy. Paweł Wójtal. I teraz, słuchaj, pamiętacie, jak to się zaczęło? 2-0 szybko, nie, Duńczycy szybko odrobili straty, nie? Tam było 1-0, 2-0 dla tego Brondby. A my tego dnia, pamiętam, razem... To było 3-0. 3-0 wręcz? 3-0, bo... Ale bardzo szybko Duńczycy strzelili go, bardzo szybko na początku tego meczu. I teraz... Przez 3-0 tam najlepszego zawodnika już ściągnął, żeby owacje były, wiesz. Chcę wam powiedzieć, że tego dnia przeprowadzaliśmy naszą koleżankę z pracy, zresztą córkę Krzyśka Wyrzykowskiego, tego, który komentuje biathlon, Martę. Przeprowadzaliśmy Martę Wyrzykowską jakoś z mieszkania do mieszkania. Ona poprosiła kolegów z redakcji i nie zdążyliśmy jej przeprowadzić. Ona się przeprowadzała na ulicę Dolną, gdzie są takie budynki jeszcze takie, słuchajcie, jak z takimi studniami w środku, że wchodzisz na podwórze, jest ta studnia i cztery jakby ściany po czterech stronach. I pamiętam, niesiemy kanapę. I tak naprawdę już, kurde, Martucho, dawaj, wyjdź już na górę, włączaj ten telewizor, bo my tu już ten mecz się zaczyna, już się zaczął, kurde, i my tą kanapę niesiemy. I nagle w tej studni słychać takie mieszane, gol, kurde, jest. I tak stoimy z tą kanapą i tak, kurde,
W zasadzie to nie wiadomo, dla kogo wpadła ta bramka. Bo w Warszawie, bo w Warszawie się dzieje akcja, nie wiadomo, a gra widzę. Nie wiadomo, czy to jest, czy ludzie się cieszą, że Polacy zrobili gola, czy jednak, że Duńczycy, bo widzę. I to jednak Duńczycy. No, tak w sensie, to gol dla Brody by był. No dla Brody. Ponieważ Polacy teraz się rozjechali po całym świecie i mnie na przykład cały czas instruują, jak się powinno poprawnie wymawiać nazwiska, więc już u mnie nie ma Ole Gunnara Solskiera, to jest Ole Gunnar Solskjær. Słuchajcie, nie, ostatnia kuleczka szaleństwo. Moja, wybrałem liczbę 22. To był trzeci bramkarz na turnieju. Zupełnie tak, jak Bolek AW na czacie wyhaczyłem. 22 jak 22 Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. Poza pamiętnymi medalami słynny gest Kozakiewicza pokazany wiadomo komu i wiadomo dlaczego. Oczywiście wow, ale chcę powiedzieć, że rozmawiałem na ten temat z Władysławem Kozakiewiczem i okazuje się, że on, że w ogóle to nie taka jest interpretacja. To znaczy, że on w ogóle nie pokazywał tego ruskim, prawda, bo Solidarność. Potem on się stał ikoną Solidarności, ten, który pokazał wała ruskim. A on opowiadał, że on był wkurzony na organizatorów, że cały czas w lekkiej atletyce forowali gospodarzy, że jak na przykład był turniej oszczepu, to otwierali na Łużnikach bramy stadionu i powiew wiatru, bo tam z dwóch rzeczą, że tam spalono skoki, kiedy były dobre, że on ta i wtyczce, kiedy on z Wołkowem, wielkim rywalem swoim gospodarzy rywalizował, to cały czas stadion gwizdał. A on skoczył i mało też osób to wie, ale on pokazał dwa razy wała. I wyobraźcie sobie, że pierwszy raz w historii w dzienniku telewizyjnym zrobili przerwę, bo powiedzieli, a my przenosimy się na Łużniki, bo właśnie o złoty medal już walczy Kozakiewicz kontra Wołkow. No i zobaczmy ten skok. I pierwszy skok, on przeskoczył, pobił rekord świata i pokazał wała. I to poszło w telewizji, więc wyobraźcie sobie, jaka była reakcja wtedy. Wszyscy Polacy to zobaczyli, no bo każdy oglądał. I potem już miał złoty medal i już nie musiał skakać dalej, ale został mu jeden skok i zaatakował rekord świata, pobił rekord świata przy tych gwiżdżących na niego kibicach i on im pokazał, to nie był całemu, że tak powiem, blokowi sowieckiemu i tak dalej, i tak dalej. Ale co się wydarzyło, opowiem wam, bo to było niesamowite. Najśmieszniejsze było, że pokazał drugi raz wała. Ambasador Związku Radzieckiego w Polsce do Edwarda Gierka zażądał dyskwalifikacji dożywotniej, odebrania mu złotego medalu za obrazę narodu radzieckiego. Narada, dzwoni Gierek tam do misji polskiej, zbiera się cała polska misja. A Kozakiewicz następnego dnia rano budzi się, przybiega do niego jakiś tam francuski skoczek, pokazuje mu okładkę L'Equipe, a na L'Equipe właśnie Kozakiewicz. I on był zadowolony, ale patrzy tu Narada, mówią mu jakie konsekwencje, mówią musimy wymyślić, jak to wyjaśnić. Słuchaj, I Edward Reczek, szef misji, minister sportu na łączach, co robimy, jak to wyjaśnimy? I mówią mu, słuchajcie Kozakiewicz, was złapał skurcz. To był skurcz, wyście się złapali. No to wyglądało jak... Ale Kozakiewicz mówi, ale tam panie ministrze, czy tam panie tam, nie wiem jak się mówią, ale to było dwa razy mnie złapał skurcz. Oni, no tak, dwa razy po skoku złapał skurcz, źle. Mam, ktoś mówi, to po prostu ty tak robisz zawsze, po skoku, tak robisz, po prostu aż tak, to w ogóle nic nie miało wspólnego ze związkiem po prostu. On mówi, no ja nigdy tak nie zrobię, to był pierwszy raz w życiu, no to nie przejdzie, sprawdzą, zobaczą, tam. Nie przejdzie, myślą, mówią. I w końcu wymyślił, już nie pamiętam kto. O, ty pokazałeś wała poprzeczce, że ją przeskoczyłeś i narracja poszła. To było poprzeczce. Gdzie kibicom, gdzie narodowi, nie, i go wybronili. I najlepsze było, że po powrocie wszyscy medaliści zostali zaproszeni do wtedy już nie do, no właśnie, Edwarda Gierka, pierwszego sekretarza PZPR i premiera Edwarda Babiucha, no i Kozakiewicz mówi, ja nie idę, no bo tutaj, a tutaj na ludzie mu dziękowali, w kolejkach go przepuszczali za to, że pan tam, no i on mówi, ja nie idę, no bo gdzie tutaj dygnitarze, ale trzeba było pójść, bo
cofnął paszport i tak dalej. I on mówi, poszedłem tam jakiś bankiet i wszyscy absolutnie ci z całej wierchuszki do Kozakiewicza podchodzili. Ale pan pokazał tym ruskim! Wszyscy. Także dlatego kuleczka 22. Dopisuję ją i uwaga. Robimy, bierzemy tę gowentę. Czy no, 15. Węta jest fajna. Za wentą tutaj... jesteśmy za 15? Tak. No bo to idą 20 banek do wygrania. 1, 5, 15. Są propozycje no, na przykład. Tak nie, 1, 5, 9, 15, 22, 20. Adam G. No z drugiej tam połówki nie ma? Grzegorza. Nie, no nie ma, to co? Czasami nie było tak nigdy? No często pewnie było, ale no. Są tutaj kontrowersyjne propozycje. Adam Grzegorzak 17, tyle walk pożegnalnych miał Marcin Najman. Albo 44, tyle sekund zajęło Pudzianowi. Nie, no, nie. 15 jest dobra, 15 sekund. Okay. To jest wielki moment więc, polskiego sportu. Zobaczcie, jak, ale jak my wypełniony. Mówiłem wam, że ja zawsze liczę, co z tym 5, jak my dzielimy tą kasę? No na 6. Na 6. No, a to jest ile baniek? 20. Ale ja na pewno jeszcze jutro, wiesz, ludzie do... Na szczęście to szału nie ma. No. Na ręce prezesa no składam. A poczekaj, to się masz kolekturę. No, poczekaj, idziesz do kolektury poczekaj, jutro. Ile jest? 20 baniek na 6? Ale poczekaj, ale nie, jutro zagrają. Będzie więcej. Będzie 22. Nie, bo jutro ludzie się rzucą i będzie... Ja sam dołożę za bańkę zagram, panowie. No. Ale nie myślicie, za bańkę kanału. Nie kasy? No przecież kumuluję, żeby zagrać. No, co to? Po 4 bańki max na głowę. Dobra, więc wygrywa Sowa. Zaraz to rozparcelujemy te pieniądze. Sowa 15. Sowo 15. Jeżeli wygrywamy jutro, te liczby właśnie zgłaszamy do kolektury. Prezes bierze to na siebie. Tylko, że będzie numer. Od razu tak, ja oczywiście zapomnę. To może jak jutro padną te liczby, to byłby numer gra. Nie, a to zróbmy tak. Ustalmy tak. Jeśli wygramy, to 24 bańki, załóżmy. 5 baniek przekazujemy na cel charytatywny. Dobrze. 5 baniek robimy tutaj. Ile na charytatywny? No dajmy piątkę. A tak, lepko ci się rozdaje te pieniądze, widzę. 5. Daj 6. Daj 6. No, dopełniamy wszystkie akcje. Za 4 bańki wybudujemy sobie tu 2 dodatkowe studia. O, tak. No. Ale patrz na niego, najpierw mówi tak. 5 na charytatywne, 5 na studio. Teraz ja dodałem 6 na to bańkę od niego studia. Żeby więcej zostało. Czekaj, daj mi skończyć. Dwójkę. A ja myślę o taką awionetkę, żebyśmy dobra, dwójkę proponuję, żebyśmy przeznaczyli na... takie inne cele reprezentacyjne. No, cele reprezentacyjne. Studio na euro. 2 miliony. Tak, żeby, no, tak, no, żeby nie było biednie. No, okay. Dobra, no i radę, zostanie radę. Ile? 12? A. 12. No takie już drobne. No po dwie bajki od tak. No, po dwie bajki. No. Iwonka, jak tam pasuje ci na 2 miliony? No ja jeszcze nie jestem w zarządzie. Więc... Ale tu nie, no nie, nie, nie. Ale dzięki tutaj... temu, że masz swoją liczbę. No, dodałaś swoją, tak, wygrałaś nam tą. To należysz. No. Czyli... ja jestem zawsze team player. Zgadzasz się? Mhm. Dobrze. Team player. Czyli przypominamy, cyfry 1, 5... Poczekaj. 1, 5, 9... Uwaga, podaję... Ale nie, żeby nie było. Żeby... Uwaga, podaję liczby na jutro i żeby mi się żaden nie ważył tego zagrać, nie, bo będzie mnie nie, grać. Nie grajcie tego, co my. Nie grajcie tego, co my. No, a my gramy tak. Bo nie będzie na 6, zagrajcie na 6, swoje 1, 5, albo online. 9, 15, 20, 22. Takie w ogóle jak na 49 nie. Ale ma niczego. Ktoś kiedyś taki, czytałem o tym w internecie, ktoś dowcip taki zrobił, że nagrał losowanie z innego dnia. Nie gadaj. No i wypuścił potem. Wypuścił, kazał komuś tam, no, z kimś rozumiem, tam rozumiem. Razem, mieli jakieś sobie szczęśliwe liczby, czy coś tam zaznaczyli, wiesz. Żarcik. I włączają, wiesz, i on, wiesz, wygrałem 100 baniek, a tu się okazuje, że to wszystko kit, nie? I nagrał ukrytą tak. kamerą, radość ale, tego ale człowieka. Ale ja pamiętam inną rzecz, że w przeglądzie zawsze puszczano wyniki. W dawnych czasach nie było internetu, nie było jak sprawdzić, ludzie kupowali gazetę i ktoś się walnął, nie wiem, czy nie Darek Stolarczyk, w wynik. I ktoś już uznał, że wygrał i chyba chciał się sądzić na przykład, bo wykazywał, że już pod na konto tych milionów kupił sobie to, zadłużył się, no bo zaraz miały być te pieniądze. Już nie pamiętam, jak to się skończyło, ale takie to było, że my, ja pamiętam, ja też, ja pracowałem w Gazecie Wyborczej, to było najgorsze, słuchaj, zapomnieć o losowaniu, a ono zawsze było w trakcie meczu, więc się często chodziło do jakiegoś tam, dzwoniło tam gdzieś do Zetki, żeby podali numery, zawsze ryzyko.
lekko i zawsze strach, że mnie obciążą tym, że ktoś... Dostałem SMS, no mogę odczytać? No pewnie. No. Gruby? Informujemy, że... Zobacz, adresat nieznany. Mhm. Informujemy, że na pana koncie istnieje niedopłata. Że pojazd marki Mercedes, należący do członka zarządu kanału sportowego redaktora Michała Pola, z dniem dzisiejszym jest zinwentaryzowany do zasobów militarnych Estonii. Prosimy umyć pojazd, zatankować oraz przygotować szyberdach do stanowiska strzeleckiego. Chcę powiedzieć, że po pierwsze, coś mi się to zaczyna sklejać, bo nie jest, zostałem pozbawiony swojego samochodu, gdyż zamarzła brama i nie mogłem się dostać i nie przyjechałem tu taksówką. Aha. A teraz myślę, że może to był pilot nie zadziałał, brama się nie otworzyła. Myślę, ale... że ci się złożymy na komunikację miejską. Na ten jak wygramy w Totka? Coś się ogarniemy. Ale to nie może być prawda, gdyż ten samochód jest, nie jest mój. To jest tak zwany najem długoterminowy. Więc ale ty jesteś w nim widywany. Jestem w nim widywany, ale on nie jest mój. Ja mam tylko, leję do niego benzynę. Estończyk. Nic więcej. Estończyk. No dobrze, słuchajcie, ustaliliśmy podział kasy. Ja chciałem wspomnieć o Darku Stolarczyku, którego wywołał Michał Pol. Były już dziennikarz Przeglądu Sportowego. Kiedyś mieliśmy taką sytuację w Przeglądzie, że... Ja jeszcze nie powiedziałem nic, proszę. Ale to będzie śmieszne. To musi być śmieszne. Był już dziennikarz Przeglądu Sportowego. Okej, okay. No. W porządku. No więc mieliśmy coś takiego, co się nazywało Liga Fanów. Polegało to na tym, że na przykład Legia grała z Lechem, to znaczy kibice Legii wysyłali SMS-y o treści takiej i takiej, tamci o treści takiej i takiej i było zderzenie, kto wyśle więcej SMS-ów. Bezsensowne wyciąganie pieniędzy, ale wtedy te SMS-y wchodziły. No i powiedzmy kibice Legii za punkt honoru sobie stawiali, że no muszą przejść w tej drabince Lecha Poznań, żeby potem zmierzyć się na przykład z Widzewem i wszyscy wysyłali te SMS. Rzeczywiście wyciąganie kasy na grubo. Na grubo, bo pamiętam, że wtedy... Dlaczego nie robimy takich meczów u nas? Od następnego tygodnia, no. Pamiętam, że wtedy była wielka awantura, bo raz Paweł Zarzeszny dał tytuł Lech zdechł, jak Lech odpadł. Jak się rzucili. No i w każdym razie Darek Stolarczyk prowadził ten cały konkurs. I jednego dnia Paweł Zarzeszny na zebraniu mówi tak, Darek, a powiedz w ogóle poza tobą to ktoś zna się na tym, jak to się robi, ktoś wie, gdzie tu trzeba dzwonić, gdzie w ogóle skąd te wyniki przychodzą i tak dalej. No i Darek mówi, no nie, no tylko ja. A mówi, no co ty zwariowałeś, ty jutro, nie wiem, pod tramwaj wpadniesz i co, i nie będzie w ogóle gry, nie? No dobra, to co, no, naucz tego i tego, jak to się robi, przecież musi być jakiś rezerwowy tutaj, nie? Dzień później Darek wpadł pod tramwaj. Przeżył, ale nie, po roku nie było w pracy. To naprawdę? Naprawdę. Tak mu powiedział? Dobra, to ty już nie przepowiadaj. Słuchajcie, nie chcę tych 22 baniek, żebyśmy zdrowi byli. Tak. Ostatni telefon, ostatni telefon. I kończymy. Kto się do nas dodzwonił? Dobry wieczór panom, dobry wieczór pani. Dobry wieczór. O, jak ładnie. Klasa. Tak. Ja bym chciał się zapytać, takie pytanie, może nie wiem, czy już strzelę się w temat, bo widzę, panowie już mówią o tramwajach. Ja bym chciał się zapytać, czy państwa zdaniem nie uważacie, że następnym dobrym trenerem z Polski, bo nie słyszałem, żeby wcześniej był uwzględniany, byłby Piotr Nowak. Reprezentacji? No tak, bo moim zdaniem, jeżeli chodzi o jego styl trenerski, preferuje styl ofensywny. W ostatnim Hayes Parku, jak był u państwa, wspominał, że chciałby grać z liczbą obrońców, a też wiem, że jeżeli chodzi o autorytet, to myślę, że mógłby go mieć. Wśród zawodników jest doświadczony zawodnikiem Bundesligi. No, póki co Paulo Sousa, tak? Zobaczymy, na jak długo znaczy, z nami zostanie. Właśnie myślałem, bo ja teraz wiem, ale ja tak zastanawiałem się nad tym, jak były nominacje. Piotr Nowak. Zaraz po dymisji trenera Nawałki i myślałem, że Piotr Nowak mógłby być w tym momencie lepszy niż Jerzy Brzęczek. Teraz wiadomo, że nie, ale za Jerzego Brzęczka uważam, że mógłby być lepszym. Kto z was zna Piotra Nowaka? Ja u niego byłem kiedyś na reportażu, jeszcze jak grał w TSV Monachium. Ja jeździłem do Piotrka, grał w TSV, ale też go spotykałem się z nim w Stanach Zjednoczonych, no bo jednak on był takim trenerem, dyrektorem sportowym, członkiem zarządu i reprezentował wtedy pana Sakiewicza w inwestycji w ośrodku treningowym Philadelphia Union. Zawsze uważałem, że Piotrek, który oczywiście pasjonował się swoim zawodem, miał nawet chyba lepsze predyspozycje selekcjonerskie niż
niż trenera klubowego. Mhm. Miałem takie wrażenie, że jednak on na dłuższy czas to albo wysysał za dużo z piłkarzy, albo oni byli zmęczeni Piotrkiem Nowakiem. A jednak ta praca selekcjonerska to jest w dużej mierze kontakt międzyludzki. To jest dbanie o mental, to jest właściwa odprawa, to jest rozumienie jakby tych nastrojów w drużynie, to jest spowodowanie, żeby ten 20 też się czuł potrzebny. Piotrek to ma. Natomiast chyba troszkę gdzieś ten taki topowy moment został przespany. I tak jak z Heniem Kasperczakiem, prawda? Że był taki moment, gdzie można mu było dać szansę, tak samo chyba było z Piotrem. To ile ma lat teraz, Piotrek? Nie, Piotrek nie jest stary. Tylko Piotrek jest bez, no Piotrek siedzi w Stanach i nie pracuje, no nie jest w zawodzie. Jest czynnym trenerem. Zrobiłem tutaj z Hate Park z Piotrkiem kilka miesięcy temu podczas pandemii, oczywiście zrobiliśmy go na jakimś Skype'ie. No, Piotrek siedzi, jest bardzo ciekawym rozmówcą, fajnie opowiada. No niemniej jest jakby poza, no nie jest w nurcie w tej chwili. Jak trudno byłoby, nie że Paulo Sousa był w nurcie, bo też był trenerem bez pracy przez kilka miesięcy. Ale to nie jest taka zła kandydatura. Na pewno ma cechy przywódcze. Kochani, kończymy nasz live. Zróbmy przegląd skarbonek na koniec. Bardzo się prosimy. Pokażmy najpierw skarbonkę numer 1, co tam jest do wylicytowania. Aktualnie w niej znajduje się 18 431 zł. To jest kwota dla Poli Omeliańczuk. Pokażcie chłopaki na te grafiki, byśmy mogli to zobaczyć. Czyli koszulka Roberta Lewandowskiego i rękawice. Tak jest. 18 431 zł w tym momencie uzbierane. Nie jestem w stanie sprawdzić, kto prowadzi, kto jest liderem. To będziemy informowali o tym na naszych mediach społecznościowych. Do kiedy trwa ta zabawa? Do 27 lutego. Ogłaszacie wy w Misji Futbol 1 marca. No to my na pewno w naszych programach będziemy o tym przypominać. Na pewno. Bo nam zależy, żeby jednak każda z tych 5 skarbonek się zapełniała. Druga skarbonka. Aktualnie 7000 zł to jest koszulka Jakuba Błaszczykowskiego. Pokazujemy drugą, panowie. Nie śpimy. Oraz zestaw pamiątek Sebastiana Szałchowskiego, zwanego też Szałchowskim, na tej pamiątkowej piłce. A czy Sebastian dalej jest, słuchajcie, tym, już chyba nie, już nie jest chyba. Nie, nie, już nie jest egzorcystą. Egzorcystą, no właśnie. Wiesz, jaka historia Iwona? No. Były piłkarz, reprezentant Polski, między innymi reprezentant Polski, Sebastian Szałchowski, po zakończeniu kariery piłkarskiej, jakby poczuł powołanie, został, no poszedł w, co, nie co wiem, do, został dominikaninem, ale... tak? I został egzorcystą. No tak, no. To ciężki jest chleb. Ja znam jednego ojca księdza, który no, wykonuje to, bo to jednak są specjalne tam, powiedziałbym, fakultety w Watykanie, żeby się do tego przygotować. No to są dramaty ludzkie, no to jest potwornie też dla tego, który to wykonuje. No, obciążające psychicznie, fizycznie, także to pewnie to nie jest najlepsze studio, żebyśmy sobie o tym rozmawiali. No, nie, chciałem powiedzieć, że ostatnio też SMS-owałem właśnie trochę z Arkiem Kłakiem, bo to też jest właśnie, ciekawe jest to życie po życiu. Jednemu się układa to życie po życiu lepiej, szybciej, drugiemu trochę gorzej. Jeden potrzebuje cały czas gdzieś być aktywny na świeczniku, na przykład zawodnik po karierze chce być trenerem, dyrektorem, menadżerem, pokazywać się w telewizji. Rozmawiałem z Alkiem i powiedział mi, bo tam się znamy od bardzo młodego wieku, że praktycznie w ogóle nie ogląda meczów, żyje bardzo skromnie, ma pasję teraz, chodzi w góry, żyje w jakiejś, też bardzo często spędza czas ze wspólnotą, modlą się, pomaga ludziom. Dzieci gdzieś tam poszły na swoje, także jakby kompletnie inne życie prowadzi i twierdzi dzisiaj z perspektywy czasu, jakby doceniając to wszystko, co dał mu sport. Jego przygoda z piłką i nawet ten medal olimpijski, że w sumie to więcej czasu mu po tej karierze zeszło, żeby naprawić samego siebie, wnętrze, głowę i gdzieś tam się skoncentrować na tych takich prawdziwych wartościach, a nie gdzieś tam, no sam przyznał, że to trochę w tym za dużo było blichtru i że się do tego przyzwyczaił przez kilka lat. Wiesz, moim zdaniem to jest bardzo ciekawy temat i wy tutaj mówicie o piłce, która w ogóle jest dla mnie jakimś kosmosem i porównywanie piłki nożnej z jakimikolwiek innymi dyscyplinami, to nie da się. Najtrudniej zachować chyba normalność w piłce, tak, prawda? Tak, bo słuchajcie, nie wiem, czy mamy czas.
Mamy jeszcze czas, nie zobaczę. Może kiedyś ta historia się pojawi w Hyde Parku. Natomiast mnie bardzo ciekawi ten wątek po karierze. Ja na pewno w swoich hate parkach będę chciała, jeśli będę miała sportowców, którzy już nie grają, pytać o to, bo to jest temat, o którym się w ogóle nie rozmawia w Polsce, a to jest trochę tak, że sportowiec, który idzie do pracy, no wykonuje swoją pasję i teraz potem z racji wieku, wiadomo, że ten sport nie trwa wiecznie, traci tą pasję. I pracę. I tak, traci pracę, to raz, ale wiesz, ja na przykład nie mam tego problemu, że nie mam z czego żyć, ale wiesz, nikt mi nie powie, że to życie, które jest teraz, jest fajniejsze od tego, które było od, powiedzmy, 18 do 37 roku życia. No to było coś, co ja kochałam robić. I gdybym mogła, to bym robiła to, nie wiem, do 80 roku życia, a dzisiaj nie mogę tego robić. I no to pewnie, jest... pewnie ten sport na najwyższym zawodowym poziomie ma szereg przywilejów, których nie mają inne dziedziny życia, ale zauważcie, że na przykład, nie wiem, poświęcenie się zawodowi artystycznemu, on to daje jednak jeszcze więcej chyba radości, bo może twoją rolą życia jest król Lir po 70, tak jak umierał wielki polski aktor Łomnicki. Możesz zagrać najlepszy koncert w wieku 60 lat. Możesz namalować najfajniejszy obraz przed emeryturą, a jednak sport ma swój limit fizjologiczny, prawda? Brutalne. Ale możesz zostać trenerem, jak To już jest inny zawód. Słuchajcie, skarbonka numer 3. Co skarbonka, to anegdota idzie. Skończymy. Fabiańskiego wraz z trawą. 7200. A propos trawy. Nosimy. To ja nie palę. No a propos trawy, właśnie. Cały czas zjeżdżam na tym krześle. Ile mam w tej skarbonce? Ja nie palę, naprawdę. Ja nie palę trawy. Czas stwierdzić co innego. Wiesz, było zapytanie o parę piłki ręcznej, że nawet jest propozycja nazwy programu naszego Iwona Upalona. Chociaż właśnie zaraz nie ma tutaj. Upolona. A zaraz. Jaki Upolona. Tytuł? Jaki tytuł wygrał? Dajemy głosowanie, trwa do 27 lutego. Też? Słuchajcie. 24 godziny. Numer 4. Te autografy reprezentacji Polski w skokach na plastronie, tak? Bo nie wiemy w końcu. Na jakiejś kamizelce. Nie na jakiejś kamizelce, bo to jest plastron. 6866 zł w tym momencie. Super. Więc każda skarbonka ma już taki godny wynik. No i ostatnia to jest piłka z podpisami Augsburga. 8221 zł. Oficjalna piłka Bundesligi z tego sezonu, tak? A ja jeszcze sobie zaglądam do prywatnej skarbonki zamówienia na książkę. Złożyliście zamówienie na książkę na kwotę 876 452 zł. Więc dobra, nieźle. 29 dni można. Michał, jeszcze tak. Na koniec programu, żeby było wiadomo, niech chłopaki nam powiedzą, niech wylosują teraz jedną osobę, tak jak mówiliśmy, która wpłaciła nawet najmniejszą sumę, bo to nie jest istotne, ale wzięła udział. Mówią, że teraz nie mogą. Nie? Poinformujemy kiedy? W misji futbol 1 marca. 1 marca? 1 marca. Dobrze, kogo wylosujemy? To będzie dokonać tego losowania na wizji. Tam wybierzemy sobie parę ników. Okej, okay. Znajdziemy na to sposób. To będzie zestaw naszego sklepiku, który ruszy w połowie marca. Akurat. Czyli kubek, koszulka i bluza kanału sportowego. I kończymy powolutku, tylko tak, po pierwsze, przestrzegają nas sami nasi widzowie, żeby kto przyjmuje kupon i go składa w kolekturze jutro, blankiet, Kanonierczyk pisze, kiedyś Iker Casillas został poproszony o puszczenie kuponu przez dziadka i zapomniał, a wtedy te numery wygrały. Gdzie to się robi? To się w sklepie mogę normalnie zrobić? Kolektury, to może Stan by przejął, bo na pewno masz gdzieś koło siebie jakąś. Tak, mieszkam w lesie i akurat tam stoi telewizor. No to ja wezmę. Telewizor stoi i obok tego punkt lotto. To ja telewizor nie działa. Słuchaj, Michał, to ty mieszkasz w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy w mieście. Dobra, to się zajmij się tym. Tak, zagraj za ogarnij to. Ogarnij, żebyśmy to wygrali. Można też online, ale jak chcecie, wy, drodzy widzowie. I weź, Michał. I dla mnie Chybił trafił za 100 jeszcze. Dobra, za 100? Tylko nie ale dzielimy się. Tylko nie jest jednych pieniędzy.
Chybił, trafił za moją stówę i się z nikim nie dzielę. No. Okay, menopauza Saszy Gray pisze tak. Powiedzcie Iwonie, żeby zdjęła rękawice, bo dziś Najman nie przyjdzie. Już. Chociaż... Ale możesz zawsze je zakładać. Słuchaj. Na przykład każdy hejpark w rękawicach, bo my tu mamy... Ale nie w tych, bo to są do oddania. Ale od Joasi Jędrzejczyk mamy, to trochę mniejszy rozmiar. Słuchajcie, tutaj naprawdę cały czas się wyrównuje, bo mamy już prawie 5000 głosów, 55-45. A, więc jednak. Tak? Tak, chyba wstała twoja rodzina w Australii. Dobrze. Polowanie na niedźwiedzia. Widzowie proszą o egzorcystę w hejtparku. Mati, może twój znajomy. Nie wiem, czy będzie chciał rozmawiać. No, to trzeba... trzeba... No, chyba nie gadają. Nie, to są poważne rzeczy. Musiałbym porozmawiać z Tomkiem Adamkiem, bo to jego przyjaciel. Słuchajcie, to kończymy tradycyjnym wezwaniem z prośbą o łapki w górze i suby dla kanału. I dzwoneczki. O, no. Brawo. To jest prowadząca hate park. Bardzo szybko się uczę. W przyszłym tygodniu będzie hate park, na pewno ja zrobię. Ty już w przyszłym tygodniu robisz? Tak. Kiedy? Czwartek. Dzień? Czwartek? W czwartek. A ja chyba we wtorek zrobię ten tenisowy, no bo się kończy Australian Open. Są jutro finały, finał kobiet, finał mężczyzn. Ale też wpadło nam, musimy zobaczyć tylko kiedy, bo we wtorek wpadło nam pole position. Pole position, bo w poniedziałek w Warszawie przyjeżdża Kimi Raikkonen, Robert Kubica odsłania, ujawnia swój bolid, a ci z Formuły 1, Giovinazzi i Raikkonen swój bolid, więc duża taka, cały świat Formuły 1 patrzy na Warszawę. Czyli nie ma wtorek czasu na hate park? No, nie wiem jak to zrobić, bo wtorek mamy Bundestag, mamy La Liga Bonita, pole position i Liga Mistrzów później, więc no nie chcemy chyba zrobić tenisowego. No nie, chyba, pod Ligę Mistrzów. Uznasz, że środowisko tenisowe nie ogląda Ligę Mistrzów. Znaczy, możesz w środę zrobić. No zobaczymy. Bo we wtorek to już w środę już jest wszystko rozstrzygnięte. A nie, bo to inne mecze. To pewnie się kończy teraz. Pojutrze. Tak, pojutrze. Sobota, niedziela. Został kapitan. Więc trzeba to właśnie przemyśleć, słuchajcie. No i tak się u nas, widzicie, odbywają właśnie, tak się u nas ustala ramówkę. To zrób w poniedziałek, a w poniedziałek się nie da. A, okej. Okay. To zrób we wtorek. Nie, wtorek tam coś nie. Nie, no dobra. Widzicie, to widzicie, że, dobra, to nie widzicie, że to jest wszystko na amatorskich zasadach. Dziękuję państwu. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia, na razie. Cześć.